Witamy Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zgromadzonych licznie, jak widzę, na naszym webinarze poświęconym tematyce szeroko pojętego zdrowia. Webinar pod nazwą Zdrowie, ważna rzecz, dbałość o zdrowie pracowników, inwestycją w efektywność przedsiębiorstw. Może na początek kilka spraw organizacyjnych, tu poproszę koleżankę o głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to przede wszystkim cały porządek dzisiejszego naszego spotkania o czym będziemy mówić? Koleżanka Elżbieta Łastowiecka moraz będzie opowiadać Państwu o problemie, jakim jest otyłość na szczególnej grupie pracowników fizycznych, mężczyzn, pracowników fizycznych. Katarzyna Hilt Ciupińska przedstawi nam prezentację na temat roli stylu życia w utrzymaniu dobrego zdrowia. Następnie, pomimo, że nie ma w naszym oficjalnym programie takiej wskazanej przerwy, to podczas filmu, który będzie właśnie następnym punktem programu, będą mieli Państwo chwilkę na to, żeby sobie zrobić jakąś kawkę, herbatkę, albo jeśli ktoś będzie miał ochotę spędzić ten czas aktywnie i poćwiczyć razem z nami. Po filmie przedstawiona zostanie przeze mnie prezentacja dotycząca edukacji zdrowotnej i kompetencji zdrowotnych, i na końcu będziemy mieć gościa, panią Magdalenę Moszkowską z firmy Siemens Healthcare, która opowie nam o tym, w jaki sposób można wspierać pracowników w ich właśnie zdrowiu innymi sposobami niż tylko edukacją zdrowotną. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, związanych z. Ze sprawami organizacyjnymi. Zachęcamy Państwa do komentowania na bieżąco różnych aspektów tego, co Państwo usłyszą, ponieważ planujemy na końcu naszego spotkania przeprowadzenie krótkiej dyskusji, więc będziemy mogli odnieść się do komentarzy, które zostaną przez Państwa zgłoszone. Po zakończeniu seminarium również zostanie do Państwa przesłana drogą elektroniczną ankieta i będziemy mieć ogromną prośbę o jej wypełnienie. I chciałabym tylko Państwa poinformować, że nasze seminarium dzisiaj jest nagrywane, więc w każdej chwili będą Państwo mogli wrócić do tych aspektów, które będą Państwa interesować. Jeszcze kilka słów wstępu. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że zdrowie to dla nas wszystkich bardzo ważna rzecz i jak podają od wielu lat wyniki badania, badań CEBOS, zdrowie zajmuje w hierarchii wartości Polaków poczytne. Jedno z pierwszych miejsc tuż po, po rodzinie, szczęściu rodzinnym i, i takim dobru naszych najbliższych, to zdrowie jest w, na drugiej pozycji, jeśli chodzi o, o, o ważność i, i nasze priorytety. Zdrowia sobie życzymy. Każdego niemalże SMS-a czy maila kończymy słowem pozdrawiam. Więc, jakby to zdrowie towarzyszy nam na co dzień w różnych okolicznościach. Natomiast, drugą istotną kwestią jest to, że niestety, zdrowiem zaczynamy się zajmować, własnym zdrowiem i zaczynamy o nie dbać najczęściej dopiero wtedy, kiedy zaczyna nam jego brakować i zaczyna nam coś dolegać. Dorośli Polacy najczęściej uskarżają się, czy cierpią z powodu chorób układu krążenia, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, chorób metabolicznych, cukrzycy, nadciśnienia ale również bardzo częstym zjawiskiem jest ostatnio coraz częstszym nadwaga i otyłość. i konsekwencje zarówno dla zdrowia, jak i samopoczucia, ale również zdolności do pracy mogą być groźne. O czym powie nam teraz dr Elżbieta Łastowiecka mora właśnie kilka słów na temat tej nadwagi i otyłości w szczególnej grupie mężczyzn wykonujących pracę fizyczną. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za przedstawienie i wprowadzenie do tematu. Chciałabym Państwu kilka słów powiedzieć na temat, na temat problemu nadwagi i otyłości w takiej specyficznej grupie osób, jaką są mężczyźni wykonujący pracę o charakterze fizycznym. Dużo mówi się o otyłości i o nadwadze w kontekście pracowników Biurowych, zwłaszcza w okresie po pandemicznym, kiedy okres zamknięcia w domu, braku aktywności fizycznej, pracy, pracy z pozycji własnego biurka w domu nie sprzyjał zachowaniu prawidłowej masy ciała i ten problem otyłości, nadwagi bardzo się, bardzo się po tym okresie pandemii ujawnił. Natomiast tutaj, jeszcze w kontekście tych pracowników, o których będę mówiła, fizycznych, mężczyzn, też to, co pani doktor Hirciupińska powiedziała o tym aspekcie zajmowania się własnym zdrowiem dopiero wtedy, kiedy coś dolega. No tutaj, po pierwsze, mężczyźni, a już właśnie pracownicy fizyczni są ta, takim sztandarowym przykładem, właśnie osób, które idą do lekarza, zajmują się swoim zdrowiem dopiero wtedy, kiedy coś się z tym zdrowiem dzieje niedobrego. Krótko na temat definicji i statystyk dotyczących nadwagi i otyłości według światowej organizacji Zdrowia otyłość jest... Definiowana jako nieprawidłowe, nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka. Przyczyn ym, nadwagi otyłości y, jest, y, możemy wymienić y, wiele, natomiast y, najważniejszym, takim głównym, który dotyczy y, zdecydowanej większości przypadków y, tego problemu jest. Y, Utrzymujący się poprzez długi czas dodatni bilans energetyczny, czyli sytuacja, w której podaż energii z pożywieniem przekracza wydatek energetyczny człowieka związany z wykonywaniem codziennych czynności dnia codziennego, wysiłku rekreacyjnego i pracy zawodowej. Wtedy dochodzi do problemu otyłości nadwagi. Otyłość to jest nie tylko to, co otyłość nadwaga to nie jest tylko to, co widzimy, czyli problem natury estetycznej, z którym zazwyczaj mamy problem, to jak nas odbierają inni, tak jak odbieramy siebie, przeglądając się w lustrze. Otyłość to niestety problem, który dotyczy wszystkich w zasadzie konsekwencji otyłości. Dotyczą wszystkich w zasadzie organów narządów człowieka. Tutaj na tym slajdzie macie Państwo pokazane, na jakie, na jakie tutaj problemy możemy, możemy napotkać, mając do czynienia z otyłością, z nadwagą danej osoby. Te konsekwencje są naprawdę dotyczące wszystkich w zasadzie, w zasadzie układów, bo to jest i problem udarów mózgu i chorób płuc związanych z gorszym, z gorszym procesem oddychania związanym z otyłością i cukrzyca oczywiście i zmiany zwyrodnieniowe związane z tym, że nosimy, nosimy większy ciężar niż nasze stawy są w stanie udźwignąć i zakrzepica żylna. I wreszcie bardzo poważny problem, czyli choroby nowotworowe zależne od nadwagi i otyłości. Wśród nich tutaj Państwo macie wymienione, wymienione te główne, które, które od tej nadwagi i otyłości są zależne. Krótko, krótko, jeśli chodzi o statystykę, według Światowej Organizacji Zdrowia z nadwagą i otyłością zmaga się ponad 800 milionów ludzi na całym świecie. Ta liczba niestety cały czas rośnie. Jeśli chodzi o dane z Polski, to trochę częściej ta, ten problem dotyczy mężczyzn niż kobiet. Co szósty mężczyzna w Polsce boryka się z problemem nadwagi i otyłości oraz co czwarta, co, co siódma kobieta. Tak jak wspominałam na początku, mówimy tutaj o nadwadze i otyłości dzisiaj w kontekście pracowników fizycznych mężczyzn. Tutaj chwilkę chciałabym się skupić na statystykach dotyczących tego problemu właśnie wśród grupy pracowników. Ponad połowa osób pracujących w Polsce ma masę powyżej normy. Częściej tak samo jak w populacji ogólnej ten problem dotyczy mężczyzn, bo jest to 66% niż kobiet i tutaj w podziale na nadwagę i otyłość nadwaga występują co drugiego mężczyzny i co czwartej kobiety, natomiast otyłość u co piątego mężczyzny i co dziewiątej kobiety. I teraz, I teraz przejdźmy do, do tych wyników badań, o których chciałam Państwu w czasie tego seminarium powiedzieć. Badania dotyczyły oceny częstości, badania prowadzone tutaj u nas w Instytucie, które, które są nadal prowadzone. Ten pierwszy etap badań dotyczył oceny częstości występowania nadwagi i otyłości wśród pracowników fizycznych. Były to osoby zatrudnione w różnych gałęziach gospodarki i badaliśmy nie tylko tą częstość występowania tego zjawiska, ale również wpływ różnych czynników, zarówno obecnych w środowisku pracy, jak i czynników pozazawodowych na występowanie tego problemu w badanej grupie osób. Krótko o metodyce, te badania prowadzone były poprzez wywiad bezpośredni, wspomagany komputerowo. Tak zwaną metodę CAPI. W badaniu uczestniczyło 542 mężczyzn w dosyć szerokim zakresie wiekowym 25-65 lat. Warunkiem był minimum 5-letni staż pracy o charakterze fizycznym, bo na takiej grupie pracowników się skupiliśmy. Ankieta w ankiecie, ankieta zawiera dane dotyczące, zbieraliśmy dane dotyczące, dotyczące danych osobowych, informacji dotyczących pracy zawodowej, stanu zdrowia, stylu życia. Wykorzystano również w ankiecie indeks zdolności do pracy. Ja za chwilkę będę mówiła króciutko o tych kwestionariuszach oraz międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej. Do pomiaru masy ciała wykorzystano powszechnie stosowany wskaźnik masy ciała, czyli body mass index, inaczej zwany współczynnikiem Keteleta 2 który na podstawie wzoru masa ciała wyrażona w kilogramach poprzez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu oblicza nam właśnie obliczamy ten tak zwany wskaźnik i na podstawie tego wyniku możemy zaszeregować osobę, ten wynik u danej osoby w poszczególnych kategoriach od. W wyniku poniżej 16, kiedy my mówimy o wygłodzeniu, poprzez optymalne to jest 18,5 do 24,99, i wszystko powyżej tego to już mamy do czynienia z nieprawidłową masą ciała, podwyższoną masą ciała. I tutaj możemy mówić o nadwadze, bądź otyłości pierwszego, drugiego bądź trzeciego stopnia. Drugim, drugim kryterium, które było zastosowane w badaniach dotyczącym otyłości, był to pomiar obwodu pasa, który nam wskazuje na występowanie tzw. otyłości brzusznej, bardzo niebezpiecznej otyłości brzusznej, która jest charakterystyczna głównie dla mężczyzn i która skutkuje szeregiem bardzo. Ciężkich powikłań metabolicznych. I tutaj mówimy o otyłości brzusznej czy nadmiernym obwodzie masy ciała w przypadku mężczyzn, jeśli ten obwód wynosi równo bądź powyżej 94 cm. Teraz krótko o tej ankiecie wskaźniku zdolności do pracy, o którym mówiłam, który został wykorzystany, bo badaliśmy, jak te osoby z nadwagą, otyłością w tej grupie osób badanych radzą sobie właśnie ze zdolnością do pracy, w ogóle z wykonywaniem pracy zawodowej. I tu był wykorzystany wskaźnik zdolności do pracy. Jest to taka ankieta. Która, która w zasadzie no, mówi nam o subiektywnym odczuciu dotyczącym zdolności do pracy. Pytane, pytane Zadaje się osobom ankietowanym siedem pytań, spośród których 5 jest właśnie taką subiektywną oceną dotyczącą zdolności do pracy, a dwa z nich, czyli liczba zdiagnozowanych przez lekarza chorób oraz absencja chorobowa w ciągu ostatniego roku, są takimi zmiennymi czynnikami obiektywnymi. Na podstawie liczby punktów zebranych ocenia się tą zdolność do pracy w czterech kategoriach. Od najgorszej, czyli miernej, po doskonałą, którą, sobie każdy, który, którą każdy pracownik no, chciałby, chciałby mieć. Jeśli chodzi o ten drugi kwestionariusz był użyty w ankiecie, o którym wspomniałam, to był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej. W tym kwestionariuszu, w którym badamy aktywność fizyczną osób dorosłych, badamy pięć aspektów z do, związanych z aktywnością fizyczną, tak jak Państwo tutaj macie wymienione, wysiłek związany z pracą zawodową, z przemieszczaniem się, z wykonywaniem pracy w domu i wokół domu, z aktywnością fizyczną, rekreacyjną oraz czas spędzony siedząc. Tutaj również na podstawie odpowiedzi na te na pytania dotyczące tych pięciu aspektów zlicza się zlicza się globalną aktywność fizyczną danej osoby. Jeśli chodzi o wyniki, tutaj macie Państwo podaną średnią wieku to było około 43 lat, badani byli podzieleni na dwie grupy, młodszą i starszą grupę wiekową. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o wykształcenie, przepraszam. Teraz trzeba kliknąć i poczekać. Jeśli chodzi o wykształcenie, ponad 50% były to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Staż pracy ogółem to było około 21 lat. Na stanowisku, na którym dane osoby pracowały w momencie badania, to było niespełna 13 lat. I tu, tu są. Kategorii działalności przedsiębiorstwa, z jakich pochodziły osoby badane, były to, było to główne, głównie budownictwo, przemysł lekki, przemysł ciężki i wydobywcze. A tutaj wymienione pięć najczęściej spotykanych stanowisk pracy, na których pracowali ochotnicy biorący udział w badaniu. Jeśli chodzi o wyniki antropometryczne, tutaj podano średnie dotyczące masy ciała, wysokości body mass index i obwodu pasa. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten body mass index był powyżej, powyżej granicy wskazującej na, na normę, natomiast obwód pasa średni nie przekraczał tych 94 cm, które uznawane są za. Otyłość brzuszną. A tutaj właśnie podział badanej grupy z uwzględnieniem już wskaźnika masy ciała, czyli body mass index. Prawidłową masę ciała w tych kategoriach, których wcześniej pokazywałam, spełniało niespełna 40% badanych osób. Tak więc no, ponad 60 osób, pracowników, mężczyzn badanych, zmagało się z problemem nadwagi bądź otyłości. I tutaj, I tutaj na tym slajdzie już ta otyłość wzięta tylko i wyłącznie pod uwagę, bo według wskaźnika masy ciała również możemy podzielić otyłość na stopnie. Tutaj macie Państwo przedstawiony charakterystyka badanych pracowników z uwzględnieniem już tego stopnia otyłości. Na szczęście... Ponad 80% z tych, których dotyczyła otyłość, mieli otyłość tą najmniej groźną, czyli pierwszego stopnia. A tutaj wyniki dotyczące, dotyczące tej otyłości brzusznej, czyli pomiaru obwodu pasa. Tak jak wspomniałam, przy tych wynikach ogólnych. Średnio ten wynik pasa był poniżej tej granicy wskazującej na otyłość brzuszną, także w normie obwód pasa miało prawie 60% pracowników. Także głównie, głównie tutaj w tej grupie osoby zmagały się z tak zwaną otyłością prostą, uogólnioną, natomiast nie z otyłością taką typowo brzuszną. Z kolei tutaj tych wyników było bardzo dużo. Ja tutaj Państwu pokażę tylko takie, takie no, ważne, symptomatyczne dla, dla, tych, dla tych badań. Tutaj na przykład pytano, pomimo że tak jak powiedziałam, tej otyłości było sporo w badanej grupie osób, to na pytanie, czy w Pana ocenie Pana aktualna masa ciała jest prawidłowa, Ponad 65% badanych pracowników, badanych mężczyzn, odpowiedziało, że tak. Także może to świadczyć o tym, że, że ta świadomość kryteriów rozpoznawania otyłości, nadwagi w tej grupie jest w jakiś sposób zaburzona, i te osoby, nawet mając nadwagę, nie, nie utożsamiają się z, z, z posiadaniem po prostu problemów w postaci nadmiernej masy ciała. Tak jak wspomniałam wcześniej, badaliśmy nie tylko występowanie nadwagi i otyłości w badanej grupie osób, ale również wpływ na występowanie tych schorzeń różnych czynników, zarówno obecnych w środowisku pracy, jak i związanych z, z życiem pozazawodowym. I spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy, w zasadzie jako jedyny czynnik, który wpływał istotnie statystycznie na, na, tą, na to zjawisko, to była praca powyżej 40 godzin. Tygodniu, tutaj osoby z nadwagą i otyłością statystycznie częściej pracowały właśnie powyżej 40 godzin, co jest potwierdza, potwierdzeniem wielu badań i, i, i polskich światowych, które, które wskazują właśnie, że ten czynnik, czyli ta praca powyżej, powyżej normy, co jest związane później z, z nieefektywnym nie, nie wypoczynkiem, z z nieprawidłowym żywieniem, z brakiem możliwości na aktywność taką rekreacyjną po pracy. To są czynniki, ta praca powyżej 40 godzin jest czynnikiem, który może wpływać na występowanie nadwagi i otyłości wśród pracowników. Również, również osoby, które, które miały nadwagę i otyłość w tej grupie, częściej wskazywały na to, że praca. Którą wykonują, jest zbyt ciężka w stosunku do, do ich możliwości, czyli, czyli te osoby z nadwagą i otyłością skarżyły się na to, że, że ta praca dla nich, którą wykonują na danym stanowisku, jest zbyt ciężka. Co może świadczyć o tym, że ten koszt wykonywania pracy, koszt fizjologiczny pracy dla tych osób w związku właśnie z otyłością, z tym problemem, z wykonywaniem różnych czynności. Y, 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 w związku właśnie z otyłością jest dużo większy niż u osób z prawidłową masą ciała. Jeśli chodzi o wyniki dotyczące właśnie tego wskaźnika zdolności do pracy, zdolności do pracy, to tutaj przedstawiony jest ogólny wynik i w podziale na, na te kategorie. Tutaj w sumie ta zdolność do pracy nie była najgorsza w tej grupie. Średni wynik był na poziomie dobrym. Natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o podział na tutaj jest na zdolność do pracy w zależności od prawidłowej masy ciała i nadwagi, i późniejsze wyniki, późniejsze statystyki wskazały nam na to, że w zasadzie wszystkie wyniki, wszystkie składowe dotyczące WAJ oraz ogólny wynik WAJ, czyli tego wskaźnika w zdolności do pracy, był istotnie niższy u osób z nadwagą i otyłością w porównaniu z osobami z prawidłową masą ciała, czyli jednak ta nadmierna masa ciała wpływa, wpływa niekorzystnie na możliwości do wykonywania pracy zawodowej, na zdolność do pracy, subiektywnie, subiektywnie ocenianą zdolność do pracy. Teraz kilka wyników dotyczących, dotyczących dotyczących subiektywnej oceny, bo tak jak mówiłam, tam pytano o różne aspekty w tym kwestionariuszu, również o styl, styl życia, oczywiście. I stan zdrowia. I tutaj pokazuję wyniki, tylko które wskazywały na istotne różnice pomiędzy badanymi grupami osób z nadwagą i otyłością, a z prawidłową masą ciała. Osoby z nadwagą i otyłością istotnie częściej w porównaniu z osobami z prawidłową masą ciała oceniały swój stan zdrowia jako zły i bardzo zły. Również jeśli chodzi o styl życia, istotnie częściej osoby z nadwagą i otyłością w porównaniu z tymi z prawidłową masą ciała oceniały swój styl życia jako zły i zdecydowanie zły dla zdrowia. Jeśli chodzi o poszczególne aspekty stylu życia. To y, pytano również o te y, czynniki dotyczące stylu życia, które mają dla badanej grupy osób, dla badanych mężczyzn, największy, największe znaczenie, największy wpływ. I tutaj y, y, ciekawe wyniki wyszły, wska pracownicy wskazywali na to, że y, sen, prawidłowa ilość snu i y, y, przede wszystkim jakość tego snu, czyli sen. Przynoszący wypoczynek i taką żwawość rano jest kluczowy dla, te, dla wykonywania przez nich pracy zawodowej i w ogóle dla zdrowego, dla zdrowego życia. Jeśli chodzi o poszczególne aspekty jeszcze tego stylu życia, to brano pod uwagę oczywiście również odżywianie. I również tutaj istotności statystyczne wyszły pomiędzy osobami z prawidłową i nieprawidłową masą ciała, osoby z nadwagą otyłością oceniały swój sposób odżywiania jako subiektywnie, oczywiście jako raczej niezdrowy i niezdrowy dla, dla funkcjonowania, dla życia. I jeśli chodzi o poszczególne Preferencje dotyczące tego odżywiania, to tutaj w tej tabeli przedstawiłam te, które, które właśnie w istotny sposób różniły osoby z nadwagą i otyłością od tych z prawidłową masą ciała, i to były takie czynniki, jak właśnie podjadanie między, między posiłkami, bogate posiłki bogate w węglowodany, niesacystowane tłuszcze. Y, y, możliwość y, y, jedzenia w sytuacjach, w których nie jestem głodny, a jem czy z nudów, czy w momencie, kiedy jestem zestresowany, czy też jedzenie głównego, największego posiłku y, późno wieczorem, bądź nawet w nocy, to były te czynniki, które odróżniały osoby z nad, nadwagą, otyłością od tych z prawidłową masą ciała. Tu, tylko tak, jako ciekawostkę, jeszcze powiem Państwu, jak wyglądało dzienne spożycie warzyw w badanej grupie osób. Proszę tutaj zwrócić uwagę, jak, jak to no, niestety źle wygląda, bo w tej grupie pracowników, na pytanie o częstość spożycia właśnie warzyw, ponad 30% powiedziało, że tych warzyw w ogóle nie je. A, a jedną porcję w ciągu, w ciągu dnia zjadało prawie 50% badanych pracowników. To jest, to jest ten czynnik, nad którym tutaj w dalszych etapach warto się pochylić. Z kolei częstość spożycia napojów energetycznych była. No tutaj, tutaj z kolei wskazania były w drugą stronę i ta częstość była zdecydowanie, zdecydowanie większa niż, niż powinna. Kilka razy w tygodniu takimi energetykami wspomagało się no prawie 50% badanych osób. I tu podobnie z alkoholem, też, też no wiadomo, alkohol to są również kalorie. E, oprócz tego, że nie jest to w przypadku pracowników wykonujących fizyczną pracę, e, no, wskazane e, generalnie spożywanie e, e, alkoholu e, z, zmniejsza to możliwości do wykonywania pracy fizycznej, ale również no, w przypadku tutaj badania tego aspektu e, ak, e, otyłości i nadwagi, na pewno, na pewno nie, nie pomaga to w utrzymaniu e, prawidłowej e, masy ciała. I sen, sen który, panie, który panowie wskazywali jako, jako absolutnie priorytet dla zachowania zdrowia. Tutaj również były istotności statystyczne dotyczące dwóch grup osób. Istotnie więcej osób z nadwagą i otyłością sypiało mniej niż 6 godzin na dobę, co jest czynnikiem wskazywanym w badaniach naukowych jako ten, który no niestety wpływa na, na zwiększenie masy ciała poprzez rozregulowanie różnych mechanizmów przysadkowych, powoduje to wzrost niestety długoterminowy masy ciała. Również jakość snu różnicowała, różnicowała obie grupy. Tutaj również istotnie więcej osób z nadwagą i otyłością nie czuła się po, po nocnym wypoczynku wypoczęta, co w przypadku osób wykonujących pracę fizyczną no jest absolutnie kluczowe. I tu przechodzimy na koniec tych na koniec pytań dotyczących właśnie stylu życia o aktywność fizyczną poza To jest taki bardzo ważny aspekt, niestety, dotyczący pracowników fizycznych, którzy, którzy wykonując pracę o charakterze fizycznym uznają, że. Że to załatwia jak gdyby całą ich aktywność fizyczną i nie muszą, już, nie muszą już wykonywać żadnego wysiłku rekreacyjnego po pracy. Niestety praca fizyczna wiąże się, nie jest porównywalna w żaden sposób z wysiłkiem rekreacyjnym. Pracy fizycznej zazwyczaj towarzyszy duża komponenta wysiłku o charakterze statycznym, tam są różne inne czynniki wpływające, wypływające ze środowiska pracy, jest ten wysiłek niekontrolowany, tak jak wysiłek rekreacyjny, więc te dwa wysiłki nie są w żaden sposób porównywalne. I wiele badań wskazuje na to, że, że praca fizyczna, zwłaszcza ciężka praca fizyczna związana z wysiłkiem fizycznym, z dużym wysiłkiem, nie działa korzystnie na zdrowie. I nie, nie ma takiego promującego działania, jeśli chodzi o zachowanie zdrowia i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Jeśli chodzi o aktywność właśnie fizyczną, to tutaj 3-4 razy w tygodniu taką aktywność wskazywało około 50% respondentów. Codziennie to było zaledwie 5,5% badanych osób. Głównie były to y, y, aktywność taka mało, że tak powiem, y, no, y, angażująca, mało, y, związana z małym wysiłkiem, małym wydatkiem energetycznym typu spacery czy, czy jakieś tam, y, y, powiedzmy, ćwiczenia gimnastyka y, w domu. Z kolei, jeśli chodzi o czas spędzony przed telewizorem, przed komputerem, tutaj więcej niż dwie godziny, dwie godziny w, ciągu, w ciągu doby spędzało ponad 60% pracowników, co, co na pewno no, nie sprzyja zachowaniu prawidłowej masy ciała. I tutaj również więcej osób z nagłagą i otyłością dłużej siedziało właśnie przed telewizorem i komputerem w ciągu dnia niż osób z prawidłową masą ciała. I jeszcze jak, jakie są możliwości, co ważne w przypadku, w przypadku wszystkich pracowników, nie tylko biurowych, ale również pracowników fizycznych, właśnie jak, jaka jest, jakie są możliwości do tego, żeby, żeby, żeby tą aktywność taką rekreacyjną, niezwiązaną z wykonywaną pracą, móc, móc wykonywać w ciągu dnia, mogłyby tutaj mieć... Promującą i sprzyjającą formę, sprzyjać temu miejsca pracy, ale niestety tutaj wyniki wskazują na to, że, że no, większość pracowników niestety do takich udogodnień w miejscu pracy nie miała, nie miała dostępu i większość osób z nadwagą i otyłością w porównaniu z prawidłową masą ciała takich, do takich udogodnień nie miała w miejscu pracy dostępu. I szybciutko na koniec jeszcze wyniki tego kwestionariusza IPAC, czyli kwestionariusza aktywności fizycznej. Tak jak wspominałam i przypomnę, badano różne aspekty dotyczące aktywności fizycznej i pracy zawodowej, i pracy wokół domu, i aktywności rekreacyjnej. Tutaj wszystkie wyniki, które dotyczyły tego kwestionariusza, wypadały lepiej w przypadku osób z, aktywno osób z prawidłową masą ciała. Czyli te osoby z nadwagą, otyłością miały mniejszą aktywność fizyczną w, każdej z badanych, w każdym z badanych aspektów w tym kwestionariuszu. I na zakończenie, tak jak wspominałam wcześniej, te badania pokazały nam, że, że mamy tutaj. W badanej grupie osób dosyć występował dosyć duży problem z, z, z nadwagą i otyłością, bo ponad 60% pracowników miała wskaźnik masy ciała wskazujący na nadwagę bądź otyłość. Natomiast co niepokojące, tylko 33%. Ankietowanych osób widziało problem w swojej, w swojej masie ciała, czyli no miały jakąś tam świadomość tego, że ta masa ciała być może nie jest w ich przypadku prawidłowa. Jeśli chodzi o czynniki, czynniki związane ze środowiskiem pracy, to tak jak wspomniałam, badano bardzo różne czynniki fizyczne i, i psychospołeczne i w zasadzie tylko ta praca powyżej 40 godzin tygodniowo, czy ten nadmierny wymiar czasu pracy wpływał wpływał promująco na występowanie nadwagi i otyłości w badanej grupie pracowników. Natomiast kluczowe tutaj były czynniki środowiska pracy, które, które tutaj znaleźliśmy dużo statystycznych zależności pomiędzy ich występowaniem a nadwagą i otyłością. I po pierwsze, no niedostateczny poziom aktywności fizycznej, poza zawodowej, To był czynnik, który, który decydował tutaj o, o, o tym że te osoby miały problem z, z nadwagą, otyłością, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, tam wymieniałam państwu, które głównie tutaj aspekt tego żywienia różnicowały obie grupy badanych osób. No i ta niedostateczna liczba godzin snu i nieefektywny sen, bardzo ważny czynnik dla tych pracowników, który również różnicował obie grupy pracowników. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani Doktor za bardzo ciekawe wystąpienie i tak jak Państwo widzieli, ilość czynników, które wpływają właśnie na, na nasz stan pod względem nadwagi czy też prawidłowej masy ciała jest bardzo duża i tutaj to zwrócenie uwagi na to, na czym możemy się skupić, żeby pracowników wspomóc w tej ich dbałości o zdrowie. I teraz y, idąc dalej, y, pani doktor Katarzyna Hilcipińska opowie nam trochę o tym właśnie, jaki styl życia to jest ten styl życia, który powinniśmy podejmować. Dziękuję bardzo za, za głos. Ja troszeczkę w nawiązaniu do tego, co moja przedmówczyni mówiła. Również skupię się na stylu życia, ale tym stylu życia w kontekście całego naszego zdrowia, utrzymania naszego dobrostanu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Oczywiście dbałość o zdrowie i nasze zdrowie, samopoczucie przekłada się bezpośrednio na zdolność do pracy, zdolność do wykonywania pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej. O fizycznej koleżanka właśnie sporo powiedziała, jak to się ma w przypadku szczególnej grupy mężczyzn. Natomiast pamiętajmy o tym, że, coś się nie przerzuca slajd, przepraszam. O, pamiętajmy o tym, że zdrowy pracownik to również efektywny pracownik. Dbałość o zdrowie pracownika przekłada się, mówiąc wprost, również, i trochę brzydko może mówiąc, na korzyści dla firmy, ale dbając o, o dobrostan pracownika, o jego zdrowie fizyczne, psychiczne, ale hmm. również o ten aspekt społeczny, relacji z innymi współpracownikami, Przekłada się na jego zdolność do pracy i efektywność, efektywność pracy. Pracownicy zdrowi są bardziej zmotywowani, lepiej wykonują swoją pracę, chętniej przychodzą do tej pracy, mają z niej też większą satysfakcję. I tak naprawdę pokrótce na podstawie tego, co powiem, spróbuję Państwa przekonać, że prozdrowotny styl życia i dbałość o zdrowie nas wszystkich nie jest trudne. Pamiętajmy o tym, że zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale to jest nasze ogólne samopoczucie, pod względem fizycznym, umysłowym i społecznym, to jest taki ogólnie pojęty nasz dobrostan, na który wpływ ma przede wszystkim właśnie ten wielokrotnie już dzisiaj wspomniany styl życia. Odpowiada on aż w 50, około w 50% na nasze zdrowie. To są nasze codzienne wybory, to jest to, co my sami przede wszystkim robimy dla tego zdrowia. Nie należy zapominać o genach, których udział jest 20%. Wiele chorób jest uwarunkowanych genetycznie, ale stylem życia i odpowiednimi zachowaniami możemy na przykład, opóźniać bądź zmniejszać ryzyko wystąpienia tych chorób, albo minimalizować skutki tych chorób, które są w jakiś sposób uwarunkowane genetycznie bądź mamy do nich predyspozycje, bo dziedziczymy pewne choroby, ale ten styl życia. Może jakoś minimalizować ich skutki. Środowisko, no, środowisko życia, w tym środowisko pracy, właśnie to środowisko psychospołeczne w miejscu pracy, ale to środowisko naturalne wszystko to, co nas otacza to 20% wpływu na nasze zdrowie. I opieka medyczna, która zaledwie ma 10% udział w tym, w naszym zdrowiu. Czyli samo podejście do dbałości o zdrowie na zasadzie chodzenia do lekarza i badania się nie wystarczy, aczkolwiek ten aspekt badań profilaktycznych, o czym również powiem, jest niezwykle ważny. Świadomość tego, że należy wykonywać badania kontrolne, jest tutaj bardzo ważna. Można by rzec, wręcz stylu życia, to jest pewna recepta, recepta, na zdrowie. Jest to, jak już wspomniałam przed chwilką, czynnik uznawany za wiele, o wiele bardziej ważniejszy niż właśnie te, te uwarunkowania biologiczne czy środowiskowe. Wiele elementów stylu życia, nieprawidłowego stylu życia, może się przyczynić do rozwoju niektórych chorób, zwłaszcza nowotworowych, a dzięki temu, że będziemy realizować prozdrowotny Prozdrowotny styl życia, możemy jednocześnie tym chorobom w pewnym stopniu zapobiegać bądź zmniejszać ryzyko ich wystąpienia. W kontekście zdrowia mówimy o tak zwanym prozdrowotnym stylu życia. To, to są nasze codzienne, codzienne zachowania podejmowane w kontekście zdrowia, ukierunkowane na zdrowie ale należy podkreślić że są to wybory dyktowane naszą sytuacją naszym statusem społeczno-ekonomicznym są również dane świadczące o tym że niższy status społeczno-ekonomiczny niższe wykształcenie gorsza sytuacja materialna przekładają się niestety na mniejszą dbałość o zdrowie i przesądzają chociażby też o świadomości zdrowotnej wykształcenie chociażby przekłada się tutaj na naszą wiedzę na temat zdrowia i czynników to zdrowie warunkujących. Jakie mamy elementy prozdrowotnego stylu życia? To jest oczywiście przede wszystkim racjonalne odżywianie, systematyczna aktywność fizyczna, e, ograniczenie bądź wręcz rezygnacja z substancji psychoaktywnych, tak zwanych używek, regularne wykonywanie badań profilaktycznych, radzenie sobie ze stresem, skuteczne radzenie sobie ze stresem poprzez wypracowane indywidualne metody, bo oczywiście sytuacji stresujących nie unikniemy, ale możemy. Wypracować sobie metody radzenia sobie z tym stresem. I brak tych elementów prozdrowotnego stylu życia przekłada się na chociażby nadwagę, otyłość, o której już sporo zostało powiedziane, hipercholesterolemię, nadciśnienie, ogólnie złe samopoczucie, stres, czy też większą podatność na stres, poprzez to, że nasz organizm jakby nie domaga z powodu chociażby. Nawet nieprawidłowego odżywiania, czy nieprawidłowej ilości snu. Pierwszym problemem może być właśnie zła dieta. I tutaj nieprawidłowe odżywianie, znowu powtórzę, przekłada się przede wszystkim na otyłość, nadciśnienie. Może prowadzić do takich chorób, jak cukrzyca, choroby układu krążenia pogarszać nasz ogólny dobrostan, na nasze samopoczucie, obniżać odporność, czyli zwiększać podatność na niektóre choroby, powodować zaburzenia snu, zaburzenia hormonalne i zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, ale także wiele, wiele innych, wiele innych zaburzeń, już bardziej takich szczegółowych, których może nie będziemy tutaj przytaczać. Jakie jest rozwiązanie? Przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, jakie są podstawowe zasady. Racjonalnego odżywiania. Posiłki powinny być urozmaicone, czyli powinniśmy spożywać wszystkie grupy produktów ujęte w znanej pewnie Państwu wszystkim piramidzie zdrowego odżywiania. Powinny być umiarkowane, czyli jedzone w odpowiednich odstępach czasu, nie częściej niż co trzy godziny. Najlepiej, jakby to były cztery godziny odstępu między posiłkami. Cztery posiłki dziennie. W każdym powinny znaleźć się wszystkie podstawowe elementy, takie jak białko, węglowodany, produkty zbożowe, ale również pamiętajmy o. Spożyciu warzyw i owoców, z tym wskazaniem, że tych owoców powinno być nieco mniej ze względu na cukier w nich zawarty. Tutaj, dla przykładu, bo mówimy o tak zwanych pięciu porcjach warzyw i owoców spożywanych dziennie, i dla przykładu, co uznajemy za taką porcję, jest to chociażby jeden owoc, taki jak jedno jabłko, gruszka, banan, mandarynki, jako że są mniejsze, będą to dwie, jeden pomidor, czy mała. Miseczka salaterka bądź filiżanka surówki. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu organizmu. To nawodnienie będzie potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich naszych organów. Pracy naszego, naszego mózgu, czyli przekłada się na zdolności do wykonywania pracy umysłowej, ale również fizycznej. Odpowiednie nawodnienie, przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Pamiętajmy o tym, żeby to przede wszystkim była woda w czystej postaci, ale jeżeli ktoś nie lubi wody, samej wody mogą to być herbaty owocowe, ziołowe, na pewno należy ograniczać takie napoje jak kawa czy herbata, ze względu na zawartość w nich kofeiny i inne, które dodatkowo odwadniają organizm bądź wypłukują cenne, cenne minerały z naszego organizmu. Bardzo, ważną, bardzo ważnym posiłkiem, o którym należy pamiętać, jest pierwsze śniadanie zjedzone w ciągu około dwóch godzin od przebudzenia. Jest ono ważne z punktu widzenia um, chociażby właśnie zdolności do wykonywania pracy zarówno umysłowej jak i fizycznej. Nie zjedzenie pierwszego posiłku, rozpoczęcie naszych um, obowiązków i, i różnych czynności, a zwłaszcza tych związanych z wysiłkiem fizycznym będzie powodowało do, dodatkowe um, osłabienie organizmu, spadek cukru we krwi co może owocować zawrotami głowy, zmniejszoną koncentracją, a w przypadku wykonywania pracy fizycznej również większe ryzyko wypadków. Kolejnym problemem jest brak aktywności fizycznej. Tutaj moja przedmówczyni bardzo dużo na ten temat powiedziała, więc może tylko na zasadzie bardziej podsumowania, albo może powiem, jakie są takie zalecenia dla ogólne dla dorosłych, Osób w wieku aktywności zawodowej. No przede wszystkim systematyczne wykonywanie wysiłku fizycznego będzie profilaktyką nadwagi otyłości, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Najlepsze efekty przynosi aktywność fizyczna wykonywana systematycznie przez większość dni tygodnia albo najlepiej przez wszystkie dni. Mogą to być serie, pojedyncze serie około 30-minutowe, ale nawet jeżeli to będą krótsze serie, a, a tych serii, tych powtórzeń będzie więcej, to również będzie odpowiednie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dla dorosłych osób w wieku między 18 a 64. Rokiem życia, wykonywanie od 150 do 300 minut aktywności umiarkowanej, to jest chociażby szybki spacer. Spacer jako ta najprostsza forma aktywności fizycznej taki szybki marsz, około 20-30 minutowy, ale również praca w ogródku, jazda na rowerze, pływanie, bieganie, czy nawet taniec uznawany jest za, za aktywność umiarkowaną. Jeżeli ktoś preferuje bardziej intensywny wysiłek, to może być to od 75 do 150 minut takiego intensywnego, czyli szybkiego biegania, szybkiej jazdy na rowerze, bądź już takiego bardziej zaawansowanego pływania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby łączenie tych dwóch rodzajów aktywności wysiłku, zarówno umiarkowanego, jak i intensywnego. Jeżeli ktoś nie lubi długich serii ćwiczeń, mogą to być również, Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, choćby 10-minutowe serie, byleby to składało się na ten wspomniany przeze mnie czas, łączny czas tygodniowy. Kolejnym problemem jest stres, którego doświadczamy wszyscy. Jest to reakcja organizmu na pewną taką dysproporcje pomiędzy wymaganiami stawianymi przez środowisko, a naszymi zdolnościami sprostania tym wymaganiom. Zagraża to naszej równowadze zarówno fizycznej jak i psychicznej powoduje negatywne odczucia, negatywne pobudzenie emocjonalne również odpowiedź fizjologiczną. Wszyscy wiemy, jak, jak się czujemy, kiedy... kiedy Napotyka nas jakaś sytuacja stresująca, to jest przyspieszona akcja serca, nadmierne pocenie się, i to wszystko przekłada się na, na pracę wszystkich naszych narządów w organizmie, również układ, przede wszystkim układ krążenia, ale również układ pokarmowy, może to prowadzić do stres, nadmierny stres może prowadzić do cukrzycy, miażdżycy, również sprzyjać otyłości, nadciśnieniu, chorobie wieńcowej. Ale prowadzić również do zaburzeń zdrowia psychicznego, mu jak wśród, który, wśród których wyróżnia się stany lękowe, bezsenność, depresje, przewlekłe zmęczenie. Dodatkowo warto podkreślić, czym jest stres związany z pracą zawodową, to znowu jest nadmierne wymagania stawiane pracownikowi i Niemożność powstaniu tym wymaganiom, czyli przeciążająca praca pod presją czasu, praca wykonywana samodzielnie, bez wsparcia innych. Oczywiście dla każdego ta sytuacja stresująca, sytuacja zawodowa może mieć inne konsekwencje, może być inaczej odbierana. Pamiętajmy o tym, że każdy indywidualnie reaguje na stres ale też należy pamiętać o tym, że pewien stopień stresu jest nam potrzebny w ogóle do tego żeby się motywować do pracy, więc każdy z nas potrzebuje wymagań, ale te wymagania nie mogą przewyższać możliwości im sprostaniu. Jednym z takich czynników, który wpływa na stres, bądź może ten stres zwiększać jest brak równowagi między Pracą i życiem, które wpływa zarówno na ten konflikt między pracą i życiem, czyli nie niemożność sprostania obowiązkom zawodowym i, i domowym, niemożność ich pogodzenia, może się przekładać na zdrowie fizyczne, psychiczne, obniżać satysfakcję z pracy, zmniejszać motywację do pracy, ogólnie obniżać jakość życia i y, może mieć wpływ na mniejszą dbałość o zdrowie przez po prostu brak czasu na wykonywanie. Chociażby angażowanie się w aktywność fizyczną może skutkować również częstszym podejmowaniem zachowań ryzykownych, i tutaj się przede wszystkim podkreśla nadmierne spożycie alkoholu. Jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, jak już też na samym chyba początku wspomniałam, każdy powinien mieć swoje metody radzenia. Nie ma jednej uniwersalnej. Dla jednego będą to ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki. A dla innego realizowanie swojego hobby. Ten czas na to hobby, właśnie i realizację swoich zainteresowań, jest również elementem równowagi między pracą i życiem. Jedną z jednym z ważnych aspektów, żeby lepiej radzić sobie ze stresem, jest właśnie podejmowanie tego prozdrowotnego stylu życia odpowiednie odżywianie, wysypianie się i aktywność fizyczna, która nie tylko przekłada się właśnie na nasze zdrowie fizyczne na zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, ale chociażby taki spacer czy krótka przebieżka skutecznie czyści głowę, mówiąc wprost, i, i jest dobrą metodą radzenia sobie ze stresem. Jeśli chodzi o substancje, potocznie zwane używkami, ale tak naprawdę substancje wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne, wśród których przede wszystkim wymienia się alkohol, które według Światowej Organizacji Zdrowia jest na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla naszego zdrowia. Wpływa przede wszystkim na osłabienie organizmu, spadek odporności organizmu, większą podatność na choroby, powoduje niedobory wielu cennych witamin i pierwiastków w naszym organizmie, ale również przekłada się na nasze zdrowie psychiczne, powoduje bezsenność, może powoduje większe podrażnienie, rozrażnienie, niepokój czy nawet depresję. Jeśli chodzi o drugim, drugi najczęściej, drugą, najczęściej stosowaną używkę to palenie tytoniu, która przekłada się na choroby układu oddechowego, układu krążenia, ale również pokarmowego, choroby skóry, zaburzenia płodności. W zależności od czasu trwania uzależnienia, ilości wypalanych papierosów, wzrasta ryzyko również chorób nowotworowych, przede wszystkim płuc, krtani, przełyku, ale również jelita grubego. Pamiętajmy o tym, że nie tylko palenie zwykłych papierosów jest szkodliwe, również cygar, fajek, e-papierosy, teraz bardzo popularne, ale również dla osób niepalących szkodliwe jest bierne palenie i również może być rakotwórcze. Ten dym unoszący się w pomieszczeniu, w którym przebywamy z osobami palącymi, jest dla osób niepalących niezwykle szkodliwy. Czyli należy unikać zadymionych miejsc bądź przebywania z osobami. Które palą w naszym otoczeniu. Dodatkowo należy unikać nadmiaru kawy. Tutaj mogą się pojawić pytania, jak to jest z tą kawą, dlatego że dużo się mówi na temat ilości spożywanej kawy, że może być ona również korzystna dla naszego zdrowia. Mówi się, że dla osób zdrowych, bez chorób układu krążenia i innych dolegliwości ze strony naszego organizmu, spożywanie do pięciu, wypijanie do pięciu filiżanek kawy może być korzystne dla, dla naszego zdrowia. Unikajmy napojów energetycznych, bo poza tym, że mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia, to zawierają cukier i inne szkodliwe, szkodliwe dodatki. Unikajmy nadmiernie spożywanych, zażywanych leków przeciwbólowych bądź innych suplementów bez konsultacji z lekarzem oraz wszelkich innych substancji psychoaktywnych. O czym jeszcze warto pamiętać na sam koniec? Bo oprócz tego, że będziemy racjonalnie się odżywiać, podejmować aktywność fizyczną, wysypiać się, radzić sobie ze stresem, należy wspomóc te wszystkie wymienione przeze mnie działania również badaniami profilaktycznymi. Także należy mieć świadomość tego, że przynajmniej raz w roku powinniśmy wykonać podstawowe badania profilaktyczne: badania krwi na oznaczenie OB, lipidogramu, poziomu glukozy, ogólne badanie moczu. Powinniśmy kontrolować swoje ciśnienie, wykonywać EKG, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, który pozwoli na wczesne wykrycie zmian, również nowotworowych, gastroskopia, koloroskopia, zwłaszcza zalecana już po 45 roku życia, profilaktycznie w celu wykrywania wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Teraz już zalecanym badaniem jest badanie na krew utajoną w kale, które może jakby poprzedzić i czasami ta kolonoskopia nie jest potrzebna, jeżeli wcześniej wykonamy to badanie na krew utajoną w kale. Oczywiście kontrola stomatologiczna i badanie gęstości kości po 50. roku życia. Tu z taką uwagą, że kobiety są bardziej narażone na osteoporozę. Więc powinny pamiętać. Oczywiście ten kalendarz badań różni się nieco. Ja tu podaję ogólne wskazania dla wszystkich, zarówno kobiet i mężczyzn, ale są pewne drobne różnice między badaniami dedykowanymi kobietom i mężczyzną. Tutaj tylko wspomnę, że dla kobiet to będzie przede wszystkim badanie cytologiczne. Mammografia USG piersi, dla mężczyzn oznaczanie PSA w kierunku wczesnego wykrywania raka prostaty. I podsumowując, pamiętajmy. Stawiając na zdrowie, powinniśmy się zdrowo odżywiać, być aktywnymi fizycznie, nie palić tytoniu, unikać nadmiernego spożycia alkoholu, redukować stres, badać się regularnie, nie zażywać leków bez zalecenia lekarza, a dodatkowo na co dzień, jeżeli jesteśmy kierowcami, zapinać pasy, jeżdżąc w kasku na rowerze i nie prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu. Bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na wszelkie pytania. Można również. Drogą mailową je zadawać. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy za taką pigułkę, co powinniśmy robić i jak powinniśmy zdrowo żyć. A teraz chciałabym Państwa zaprosić na prezentację krótkiego filmu edukacyjnego, który został opracowany przy okazji realizacji jednego z projektów tutaj w Instytucie. Oczywiście, jeśli mają Państwo ochotę poćwiczyć razem z nami, to zapraszamy, ale również można zrobić sobie kawkę, herbatkę. Wstać nawet z miejsca siedzącego, żeby się trochę rozruszać i zrobić sobie przerwę aktywną. Także zapraszamy i po, po filmie wznowimy prezentację. Czy wiesz, że po 45 roku życia zaczynamy zauważać skutki starzenia się naszego organizmu? Wybory, jakich dokonujesz, czyli Twój styl życia, w największym stopniu wpływają na stan Twojego zdrowia, samopoczucie oraz liczbę lat przeżytych w zdrowiu. Twój styl życia powinien być prozdrowotny, to znaczy ukierunkowany na utrzymanie dobrego zdrowia lub jego poprawę. Oto 10 wskazówek, które Ci w tym pomogą. Po pierwsze, racjonalnie się odżywiaj. Jedz z umiarem od 3 do 5 posiłków, nie częściej niż co 3 godziny. Do tego wypijaj minimum 1,5 litra płynu. Pozwoli Ci to zachować optymalną masę ciała, poziom energii, a dzięki temu unikniesz niektórych chorób. Po drugie, badaj się regularnie. Przynajmniej raz w roku wykonuj podstawowe badanie krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, USG jamy brzusznej oraz skontroluj swoje znamiona u dermatologa. W przypadku kobiet trzeba też wykonać badanie cytologiczne, USG piersi, a Raz w miesiącu samo badanie piersi. W przypadku mężczyzn oznaczenie PSA i samo badanie jąder. Po 50 roku życia powinieneś wykonać kolonoskopię. Jeśli jesteś palaczem lub rzuciłeś palenie, wykonuj regularny rentgen klatki piersiowej. Pozwoli ci to na wczesne wykrycie chorób i zmniejszenie ryzyka ich pojawienia się. Po trzecie, unikaj używek. Unikaj palenia i przebywania w zadymionych pomieszczeniach. Ogranicz spożycie alkoholu. Pozwoli ci to na uniknięcie zaburzeń systemu odpornościowego oraz chorób nowotworowych, np. raka płuc czy też wątroby. Po czwarte, wysypiaj się i odpoczywaj. Zadbaj o odpowiednią jakość i długość snu. Ogranicz korzystanie z monitorów komputerowych, telewizyjnych i smartfonów na około 2 godziny przed snem, ponieważ to go zaburza. Znajdź czas i sposób na codzienny relaks. Korzystaj z urlopu, odpoczywaj, spędzając czas aktywnie na świeżym powietrzu. Unikniesz przewlekłego zmęczenia, zaburzeń psychicznych i dolegliwości fizycznych. Po piąte. Ucz się przez całe życie. Zdobywaj nową wiedzę na tematy, które cię interesują i te, które związane są z twoją pracą. Pozwoli ci to na zachowanie sprawności umysłowej, kształtowanie pamięci i procesów poznawczych. Po szóste. Znajdź swój sposób na radzenie sobie ze stresem. Sytuacje stresowe traktuj jako zadanie, które należy rozwiązać. Pozwoli ci to na zachowanie ogólnego dobrostanu i ułatwi rozwiązywanie problemów. Po siódme, dbaj o dobre relacje z innymi. Nawiązuj nowe znajomości, dbaj o jakość tych, które już masz. Dzięki temu będziesz szczęśliwszy, zdrowszy i będziesz żyć dłużej. Po ósme. Dbaj o swój komfort termiczny. Ubieraj się odpowiednio do warunków pogodowych i warunków z pracy. Będziesz wtedy mieć lepsze samopoczucie, lepszą koncentrację i efektywność. Po dziewiąte. Znajdź równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym. Nie zabieraj pracy do domu. Bądź asertywny, mów o swoich potrzebach. Spędzaj czas z najbliższymi, będąc tu i teraz. Będziesz czerpał satysfakcję zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Po dziesiąte, bądź aktywny ruchowo. Zwiększ wysiłek fizyczny w codziennym życiu. Na przykład chodź po schodach zamiast jeździć windą, wysiądź wcześniej z autobusu, parkuj dalej samochód, rób przerwy w pracy na wykonanie prostych ćwiczeń. Dzięki temu zoptymalizujesz funkcjonowanie każdego układu i organu. Przykłady takich ćwiczeń znajdziesz w dalszej części filmu. Zapraszamy! Jeśli czujesz zmęczenie i duże napięcie w swoim ciele z powodu bezruchu, e, długo utrzymywanej pozycji, możesz wykonać kilka prostych e, ruchów, tak by ogólnie rozruszać całe swoje ciało. Pierwszym ruchem, jaki możesz wykonać, to jest przeciąganie się. Czyli, tak jakbyśmy wstali dopiero rano z łóżka, rozciągasz ciało i możesz wyobrazić sobie, że chcesz. Jak najbardziej rozciągnąć, urosnąć, zająć jak najwięcej miejsca w przestrzeni i pomyśl o tym ruchu trójwymiarowo. Czyli staraj się w każdą stronę wyciągnąć ciało, rozciągnąć różne części boki ciała, przeciągnąć pachwiny, otworzyć klatkę piersiową, poruszać nogami, spróbować zrobić takie ruchy skrętne, czyli w różnych płaszczyznach jednocześnie możesz to wykonywać tak długo, jak poczujesz, że. E, zmęczysz się, bo jednak jest to wysiłek, e, i nie jak poczujesz ulgę w swoim ciele. Dobrze potem jest e, strząsnąć e, takim jakby napięcie i wykonać kilka takich drobnych podskoków. Trochę tak, jakby się chciało skoczyć do góry, ale stopy są przyklejone do ziemi. I delikatnie potrząsłem ciałem: brzuch, mietnica, aktywuje się głowa, dłonie, nadgarstki. Hmm. Tutaj e, bardzo dobrze jest potem wykonać e, kilka ćwiczeń oddechowych. Moja propozycja jest taka, że Wykonujemy głęboki wdech i wydech z dźwiękiem. Oh. Mhm. Bardzo dobrze. Jeśli masz więcej czasu, moja propozycja jest taka, żebyśmy narysowali cyfry od 1 do 5. I wyobraź sobie, że trzymasz w ręku długopis i masz przestrzeń przestrzeni narysować jak największą cyfrę. Jedynka, dwójka i tak do piątki. Staraj się, żeby ten ruch był jak największy, czyli możesz wymyśleć e, różne pozycje, zejść w dół na nogach, gdzieś tam wyżej zarysować ten ruch. Możesz to wykonać łokciem i zaangażować w ten ruch e, różne części ciała. Możesz to wykonać ramieniem. Ogranicza cię tylko twoja fantazja. Również to ćwiczenie można wykonać utymniając e, głowę, tak jakbyśmy chcieli rysować nosem cyfry. Żeby aktywować odcinek lędźwiowy kręgosłupa, czy dolną część pleców właśnie, uruchomić nogi i kolana, biodra, kostki. Można te ćwiczenie wykonać na przykład rysując cyfry stopą. Wtedy stoimy na jednej nodze. I tutaj również będziemy pracować nad równowagą. Staramy się robić jak największe. Można zrobić konkurs, kto robić większy, I to samo drugą nogą. Jeśli nie czujesz się stabilnie, to dobrze jest robić trochę mniejsze cyfry albo robić je trochę jakby bardziej przed sobą, żeby też lepiej kontrolować równowagę w staniu na jednej nodze. Można te ćwiczenia również wykonać tak, jakby się rysowało cyfry długopisem zamontowanym do kości krzyżowej, czyli tej kości tu na samym dole pleców. A wtedy stajemy trochę szerzej, nogi są. Ugięte w kolanach, i tak jakbyśmy chcieli na karce papieru narysować cyfry Kościół Krzyżową. To ćwiczenie bardzo fajnie rozluźnia dolną część pleców. Prawie że czujemy ulgę właśnie jeśli chodzi o napięcie mięśni po długim siedzeniu czy pracy właśnie stojącej. Mam nadzieję, że moje propozycje ci się spodobały i będziesz wykorzystywał je na co dzień. Grzegorz. Jeśli czujesz dolegliwości bólowe albo napięcie w okolicy swojej szyi, ramion czy karku, możesz wykonać kilka prostych ćwiczeń, które pomogą ci rozróżnić tą okolicę. Pierwszym ćwiczeniem, które mogę Ci zaproponować, jest ruch zgięcia i wyprostu odcinka szyjnego kręgosłupa. Czyli będziemy robić ruch w tył i wprzód głową. Należy rozluźnić kolana i stanąć równo na stopach, po czym wykonujesz ruch głowy w tył i w przód. Oczy są cały czas otwarte podczas tego ćwiczenia. Możesz czuć delikatne naciąganie w czasie maksymalnego zgięcia i wyprostu. Jeśli to napięcie jest duże, możesz otworzyć delikatnie usta w czasie wyprostu głowy. Drugim ćwiczeniem, które mogłoby pomóc na rozluźnienie tej okolicy, są zgięcia boczne kręgosłupa w odcinku szyjnym. Czyli taki ruch, jakbyś chciał uchem dotknąć w okolice barku. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Tutaj również możesz czuć delikatne naciągnięcie tkanek po tej stronie szyi. Jeśli chciałbyś jeszcze mocniej popracować z tą okolicą, możesz bark po stronie przeciwnej delikatnie obniżyć w dół, czyli tak jakbyś chciał ręką dotknąć do podłogi. Wtedy to uczucie rozciągania będzie mocniejsze po tej stronie. Kolejnym ćwiczeniem jest ruch rotacji w odcinku szyjnym kręgosłupa. To jest takie ćwiczenie, jakbyś chciał spojrzeć w prawą i w lewą stronę. Tutaj ważnym jest, by unikać ruchu ramion, ruchu klatki piersiowej. Staram się ustawić ją w jednej pozycji, a ruch wykonywać tylko głową. Czasem przy tych ćwiczeniach odcinka szyjnego kręgosłupa mogą zdarzyć się defikatne dźwięki albo takie poczucie, jakby coś klikało. Te dźwięki pojawiają się naturalnie i znikają w miarę kontynuacji ćwiczenia. Ostatnim ćwiczeniem jest ruch wysuwania i cofania głowy, kierując wzrok przed siebie. Kolana są rozluźnione, tak by rozluźnić biodra, odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wykonujesz ruch, jakbyś chciał dotknąć nosem gdzieś w przestrzeni przed sobą i cofnąć głowę w tył, cały czas utrzymując wzrok na tym samym poziomie. To ćwiczenie szczególnie będzie pomocne dla osób, które mają dolegliwości w górnych segmentach odcinka szyjnego kręgosłupa. Grzegorz. Jeśli e, Twoje dolegliwości koncentrują się w okolicy odcinka piersiowego, e, czy w okolicy ramion, e, i czujesz napięcie w, te, w tych częściach, dobrze jest wykonać kilka prostych ćwiczeń, które przyniosą ulgę w dolegliwościach bólowych. W tych ćwiczeniach, które chciałabym Tobie zaproponować, będziemy poruszać przede wszystkim obręczą, czyli e, to są dwie kości: obojczy, który jest tu z przodu, i łopatka e, z tyłu. I w tych ćwiczeniach będziemy angażować obręcz, czyli ruch tych dwóch kości. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonamy, jest ruch wysuwania i cofania obręczy, tak jakbyśmy chcieli rozsunąć łopatki na plecach szeroko i potem złączyć. Wykonujemy ten ruch naprzemiennie. Tutaj stoimy równo na nogach, kolana są lekko zgięte. Możemy dołączyć ruch rotacji zewnętrznej, czyli jakby odkręcania, odwracania ramion i. Rotacji yy, wewnętrznej, mhm. które pogłębią nam ten ruch yy, łopatek. Możemy wykonać ruch yy, góra-dół, czyli tak, jakbyśmy chcieli zbliżyć yy, barki do uszu yy. i czubkami palców dotknąć do podłogi. Można to robić obydwoma barkami równocześnie, albo na przemian. Jeden w górę, a drugi w dół. Kolejnym ćwiczeniem, które pomoże w otwarciu klatki piersiowej, e, zwłaszcza po długim czasie przebywania w pozycji na przykład siedzącej z zapadniętą klatką piersiową z zaokrąglonymi ramionami, e, będzie ruch otwierania jej, e, tak jakbyśmy chcieli się przytulić i objąć e, za ramiona. I otwieram ręce. Tutaj możemy wycofać nadgarstki, rozszerzyć palce w tym ruchu, żeby jeszcze mocniej poczuć rozciąganie. Ruchy wykonujemy płynnie. E, kolejnym ćwiczeniem e, będzie ćwiczenie, w którym angażujemy E, ramiona. Będziemy robić ruch e, ramion do wewnątrz w taki sposób, żeby również zaangażować łopatkę. Ona się jakby wysunie do przodu, e, a potem odwracamy ręce. Kierujemy łokcie do przodu. Jednocześnie łopatki że jakby e, przesuwały się w kierunku kości krzyżowej. Tak jakby po plecach po prostu one przesuwały się w górę w przód i w tył w dół. W tym ćwiczeniu można robić to e, jednocześnie albo na zmianę, angażując również wtedy klatkę piersiową. Teraz jedna strona, to jest druga. Mhm, bardzo dobrze. Grzegorz, jeśli czujesz ból i napięcie w odcinku lędźwym kręgosłupa i możesz zrobić przerwę z pracy na kilka minut e, ćwiczeń, to mam do Ciebie propozycję e, kilku ruchów. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby oprzeć ręce na krześle e, i e, Odsunąć nogi od niego. Twoim zadaniem jest oddalać y, dłoń, rękę y, od y, pośladka. W tym ćwiczeniu będziesz czuł napięcie tyłu nogi i rozciąganie boku ciała. Żeby zwiększyć intensywność tego ćwiczenia, zginamy raz jedno kolano, raz drugie, co sprawi, że będzie mocniejsze uczucie rozciągania właśnie w po okolicy pośladka i tylnej części uda. Kolejnym ćwiczeniem jest wymach kończyny dolnej. Stając bokiem do krzesła, opieramy rękę na krześle, na oparciu, tak by była asekuracja i można skoncentrować się na tym ruchu. Wymach nogą wykonujemy w przód i w tył. Mm -hmm. Można spróbować ze zgięciem kolana z przodu e, i z wyprostem z tyłu. Staramy się uaktywnić tutaj odcinek lędźwiowy kręgosłupa, czyli raz mamy zgięcie, raz mamy wyprost w tym obszarze, który łączy się z ruchem nogi. Również stojąc przedem do krzesła, jak oprzemy dwie ręce o krzesło, możemy wykonać ruch do boku e, i tutaj również e, wymach kończyny jest połączony z ruchem w odcinku lędźwiowym. Na koniec dla rozluźnienia możemy strzepnąć nogi tak żeby rozluźnić mięśnie i pobudzić krążenie czy w pozycji kiedy dwie nogi są na ziemi, czy pojedynczo. Jeśli nie możesz odejść ze swojego stanowiska pracy, a czujesz napięcie w odcinku lędźwym kręgosłupa, można spróbować wykonać kilka ćwiczeń w pozycji siedzącej. Należy zsunąć się na krawędź krzesła, oprzeć stopy na ziemi. Wykonamy ruch, jakbyśmy chcieli wyciągnąć się wysoko do sufitu, rozciągając bok ciała z jednej i z drugiej strony. Żeby zwiększyć intensywność tego ćwiczenia, można chwycić się za krawędź albo za oparcie i spróbować wykorzystać Przesło do tego, żeby mocniej rozciągnąć się ciało w różnych kierunkach kierując tą rękę, która jest w górze. Drugim ćwiczeniem jest splecenie rąk w taki koszyczek i y, wysuwamy je w przód, jednocześnie wysuwając łopatkę i kierując je do y, wyprostowanej w kolanie nogi. To samo do drugiej nogi. Powtarzamy to ćwiczenie kilka, kilka razy. Olej jest ostatnim ćwiczeniem, jakie mogłoby przynieść ulgę. Jest w pozycji skłonu, w ten sposób, że klatka piersiowa jest oparta na uda i głowa znajduje się między kolanami, a ręce e, luźno spisają e, tak, by łopatki były e, na bokach bo e, części ud. W tej pozycji można spróbować oddychać głęboko, tak by nabierać powietrza do tylnej części klatki piersiowej, ona w tym ruchu będzie otwierać się i tylne dolne żebra będą e, tutaj mocno pracować, rozluźniając e, odcinek lękliwy kręgosłupa. Wychodząc z tej pozycji, krąg po kręgu e, wyrolowujemy kręgosłup, głowa e, na samym końcu. Grzegorz, jeśli chcesz utrzymać swoje plecy w dobrej kondycji, to ważne jest, aby ćwiczyć codziennie. Chciałbym zaproponować Ci kilka ćwiczeń na macie, które możesz wykonywać w domu każdego dnia. Pierwsze ćwiczenie będzie w pozycji klęku podpartego. Ramiona są rozstawione na szerokość barków, palce przylegają do, do maty, wykonane do na szerokość bioder. I Teraz pociągnij ręką w kierunku ściany, dłonie jest blisko podłogi i otwieramy. Klatkę piersiową, bark, e, ręka kieruje się do sufitu i oczy kierują się za ręką, która pracuje. Ćwiczenie wykonujemy na przemian zgodnie z rytmem oddechu, rozciągając klatkę piersiową i bark. Drugim ćwiczeniem będzie rysowanie e, koła, czyli starasz się narysować ręką jak największe koło. Jednocześnie zginasz biodra, kolana i tutaj również wzrok podąża za dłonią, palce mogą być otwarte. Otwieramy klatkę piersiową na wdechu i zamykamy na wydechu. Mieniamy kierunek ruchu. Kolejnym ćwiczeniem, które może wspomóc rozróżnienie pleców po pracy jest tak zwany kocik-grzbiet, który polega na wykonaniu ruchu zdjęcia i wyprostu kręgosłupem. Tak jakbyś chciał skierować głowę do kości krzyżowej, albo czoło do pępka. W tym ruchu również aktywujemy kręgosłup zgodnie z rytmem oddechu i staramy się, aby ten ruch był płynny w zakresie ruchu, jaki mamy maksymalny. Kolejne ćwiczenia będą wykonywane w pozycji leżenia tyłem. Ważne, żebyś zwrócił uwagę, czy twój odcinek szyjny nie odchyla się za mocno do tyłu. Jeśli tak się dzieje, to warto podłożyć tutaj właśnie jakiś przedmiot może to być gruba książka. I pierwszym ćwiczeniem, jakie będziemy robić, jest rozciągając za ćwiczenie mięśnie tyłu uda. Jedna noga jest przyciągnięta do brzucha i kierujemy na wydechu, piętę do sufitu. Palce skierowane na siebie. Tyle czasu trwa ten ruch, ile trwa wydech. Na oddechu rozluźniam stopę, rozluźniam kolano. W czasie tego napięcia, gdy pięta idzie do sufitu, będziemy czuć rozciąganie całego tyłu uda. I łydki. Rozluźniamy. Powtarzamy to ćwiczenie kilka razy. I oczywiście można je wykonywać na dwie strony. Kolejną e, propozycją jest przyciągnięcie nóg zgiętych w kolanach, w piodrach do brzucha. Ręce obejmują. Piszczele i czoło kierujemy do kolan. W takiej pozycji staram się utrzymać ciało przez kilka oddechów, po czym odkładam delikatnie głowę i ramiona, nogi, tak żeby rozciągnąć ciało i przejść do pozycji takiej gwiazdy, rozluźniając i odpoczywając w tej pozycji. Oczywiście również to ćwiczenie możemy wykonać kilka razy, przyciągając znów nogi do brzucha, czoło do kolan i rozluźniamy się w pozycji gwiazd. Jeśli zdarzyłoby się, że trudno jest Tobie rozłożyć ręce na boki, to możesz spróbować trzymać dłonie bliżej bioder, mhm. tak, żeby nie nadwyrężać odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Naturalną kontynuacją tego ćwiczenia będzie ruch rotacji w kręgosłupie. Ćwiczenie polega na tym, że odstawiamy stopy na macie, ręce idą do boku, Możesz spróbować te ręce trochę niżej, jeśli by się zdarzyło, że właśnie nie mogą rozluźnić się w tej pozycji. Nogi skręcają się na prawą i na lewą stronę, a głowa w przeciwnym kierunku do nóg. Jeśli ruch nóg powoduje nadmierne napięcie odcinka lędźwiowego i części pleców na dole, to nie należy tego forsować, delikatnie pracujemy w tym kierunku na boki. To ramię, które unosi się być może z jednej, bądź z drugiej strony, jest dla nas wyznacznikiem tego, jak mocno należy skręcić nogi. Czyli jeśli czujesz, że to ramię się odrywa, no to dalej w tym ruchu e, nie naciągamy pleców. Ręka jest całkowicie rozluźniona. Aby wejść z tej pozycji, e, przechodzimy do pozycji leżenia na boku. I dopiero potem, e, odpychając się ręką, e, przechodzimy do pozycji siedzącej. Witam Państwa serdecznie po przerwie. Mam nadzieję, zrelaksowanych, może troszeczkę rozciągniętych, wyćwiczonych i chętnych do, do dalszego wysłuchania kolejnych prezentacji. W międzyczasie dołączyła do nas Pani Magdalena Moszkowska, przedstawicielka firmy Siemens, która podzieli się z nami w, na końcu z doświadczeniami ze swojej firmy. Natomiast w tym momencie poproszę o głos panią doktor Karolinę pawłowską Cyprysia, która opowie nam edu o edukacji zdrowotnej jako źródle kompetencji zdrowotnych. Szanowni Państwo, to czym, co, czym dzisiaj się zajmujemy, to jest przekazywanie informacji na temat zdrowia, tak? czyli zdobywamy pewne informacje, czyli właściwie poprawiamy nasze kompetencje zdrowotne. Czym są te kompetencje? Mhm. Kompetencje zdrowotne to jest po prostu umiejętność pozyskiwania przez nas, ale również interpretowania i rozumienia informacji zdrowotnej, czyli informacji na temat szeroko pojętego naszego zdrowia. A kiedy już pozyskamy taką informację, to zdolność do jej wykorzystania po to, aby ten nasz stan zdrowia był lepszy. Dlatego też w przypadku kompetencji zdrowotnych mówimy o informacji i wiedzy o zdrowiu, o rozumieniu społecznych uwarunkowań zdrowia, to co już wcześniej się Pojawiało w prezentacjach, o rozumieniu znaczenia ryzykownych zachowań dla naszego zdrowia, ale również o zdolności naszej samokontroli, o zdolności radzenia sobie w zdrowiu i chorobie nie tylko naszej chorobie, nie tylko dbaniu o nasze zdrowie, ale również o umiejętności korzystania ze świadczeń zdrowotnych i dbaniu o zdrowie naszych najbliższych. Jeśli chodzi o kompetencje zdrowotne, mają one takie cztery podstawowe wymiary. Po pierwsze dostęp, czyli zdolność, tak jak to było na początku definicji, do wyszukiwania i uzyskiwania informacji na temat zdrowia. Następnie zrozumienie, czyli jak już znajdziemy taką informację, ważne, żebyśmy zrozumieli właśnie to, co do nas dotarło. Następnie ocena, czyli interpretacja tego, do czego dotarliśmy i stosowanie, a więc umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, zdobytej informacji, umiejętność jej przekazania, ale również umiejętność podejmowania świadomych decyzji w celu utrzymania i poprawy zdrowia. Więc osoba, która posiada kompetencje zdrowotne, to jest osoba, która rozumie pojęcia, te, które są związane ze zdrowiem, prewencją chorób, Potrafi wskazać czynniki, które wpływają na nasze zdrowie, wpływają na nasze zachowania zdrowotne, pozyskuje właśnie tą wartościową informację, wartościowe produkty i usługi. Sami wiemy, że w dzisiejszych czasach internet szczególnie zalany jest. Wieloma informacjami i trzeba umieć odsiać te, które są właśnie wartościowe, od tych, które są tak zwanymi na przykład fake newsami, ale osoba taka też potrafi sobie sama stawiać cele zdrowotne, praktykować ten zdrowy styl życia, unikać tych zachowań ryzykownych, ryzyka zdrowotnego i właśnie działać na rzecz zdrowia swojego, na rzecz zdrowia rodziny, ale też społeczności. Kształtowanie kompetencji zdrowotnych, ich pozyskiwanie, ich poziom. Są bardzo ważne właśnie z perspektywy naszej promocji zdrowia, prewencji czy terapii chorób, bo to one są podstawowym czynnikiem, który wpływa na decyzje związane ze zdrowiem, na decyzje, które my podejmujemy. Ich wysoki poziom będzie odpowiadał za nasze zdrowie i za nasze dobre samopoczucie. I kompetencje zdrowotne to efekt edukacji. Zdrowotnej. Czym jest więc ta edukacja zdrowotna? To jest po prostu zaplanowane, różnorodne działanie edukacyjne, które ma pomóc ludziom w uzyskaniu właśnie tych kompetencji, wiedzy, informacji, dzięki którym oni będą w stanie świadomie działać na rzecz własnego zdrowia, jego ochrony, utrzymania czy też doskonalenia, ale również właśnie na rzecz zdrowia innych. Oczywiście podejście do takiej edukacji zdrowotnej jest warunkowane wieloma zmiennymi. Między innymi posiadaną wiedzą na, dam, na temat, naszymi przekonaniami, nawykami, naszym poziomem świadomości, ale też potrzebą podejmowania działań w zakresie zdrowia, naszego stylu życia. Efekty właśnie, które uzyskujemy dzięki prowadzeniu takiej edukacji zdrowotnej, są zależne właśnie od poziomu naszej świadomości. Natomiast jeśli Decydujemy się na podjęcie takich działań, musimy pamiętać o tym, aby to były działania systematyczne i wielotorowe. I konsekwencją braku wiedzy zdrowotnej jest gorsze postrzeganie schematów leczenia. Nasza niższa umiejętność przyjmowania leków, co jest szczególnie istotne w przypadku chociażby takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, gdzie to pacjent w dużej mierze jest osobą prowadzącą swoje lecenie, leczenie, bo dostaje zalecenia przyjmowania leków. Gorsza umiejętność interpretowania komunikatów zdrowotnych, opuszczanie wizyt u lekarza, ale również korzystanie z mniejszej liczby usług, szczególnie tych profilaktycznych, ponieważ nie ma zrozumienia dla takich działań, ale też opóźnianie poszukiwania opieki medycznej, jeśli jest ona konieczna, co wynika głównie z tego, że osoby po prostu nie mają świadomości objawów, które u nich nastąpiły, i nie mają świadomości, że te objawy wymagają natychmiastowego działania. I w, całym, w całej tej układance bardzo ważne jest miejsce zakładu pracy. To zakład pracy jest uznawany za jedno z wielu siedlisk właśnie dla promocji zdrowia, i tam powinny być też realizowane działania służące poprawie zdrowia to zakład pracy skupia różne osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Te osoby mają często różne doświadczenia, różną świadomość zdrowotną, a więc mamy możliwość dotarcia do osób z różnymi problemami, ale również potrzebami, potrzebami w zakresie zdrowia. I miejsce pracy jest środowiskiem, który stwarza nam możliwość do względnie stałego, ponawianego w czasie właśnie takiego oddziaływania informacyjno-edukacyjnego w dziedzinie, tak jak Państwo tu mają w definicji, najszerzej rozumianego zdrowia. Natomiast jeśli mówimy właśnie o tej edukacji zdrowotnej w kontekście miejsca pracy, nie można zapomnieć o tym, żeby oceniać tę jakość, tą jakość działań, które prowadzimy. Ale ta ocena to też powinno być nie tylko skupianie się na tym, jak te działania wpływają na zdrowie personelu, ale również określenie tego, jak pracownicy odbierają takie działania. Jak oni widzą zmiany, czy to odpowiada na ich potrzeby, czy wymaga jakiejś korekty, żeby pytać właśnie o to, co pracownicy myślą, czego potrzebują, żeby w jak najlepszym, największym stopniu odpowiadać właśnie na te ich potrzeby zdrowotne, które zmieniają się wraz z wiekiem, zmieniają się wraz z zmianą sytuacji zawodowej, zmianą sytuacji społecznej i wpływa na to mnóstwo innych czynników. A jeśli nie będziemy o tym pamiętać, to ta edukacja zdrowotna. Będzie mniej efektywna, bo nie będziemy po prostu korygować naszych działań tak, aby właśnie odpowiadała na potrzeby. My, w ramach jednego z projektów, projektów prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, pytaliśmy pracodawców właśnie o tę edukację zdrowotną. I wśród naszych badanych większość wskazała, że edukacja zdrowotna powinna być prowadzona w miejscu pracy, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia. To, co ich motywuje do podejmowania takich działań, to właśnie to, że mają świadomość, że działania zdrowotne, działania, które powodują dbałość o zdrowie pracownika, przenoszą się na jego wyższą efektywność i na jego niższą absencję, ale również wskazują, że kwestie zdrowotne ich pracowników są ważne, bo to również podnosi pozi poziom satysfakcji z pracy pracownika. Obszary tematyczne, które według nich są bardzo ważne, to jest głównie aktywność fizyczna i regularne badania, czyli ta profilaktyka w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast to, co oni podejmują dla swoich pracowników, to dostosowanie stanowisk pracy do możliwości fizycznych i zdrowotnych, ale również dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie opieki zdrowotnej. To są te główne rzeczy, które były podejmowane. Jak Państwo widzą, wachlarz możliwości wyboru wyboru był bardzo ogromny. Najrzadziej wskazywane było utworzenie w firmie grupy roboczej do, do spraw zdrowia. Które w ich opinii z działania są skuteczne? To właśnie dofinansowanie opieki zdrowotnej, monitorowanie stanu zdrowia pracowników ale z uwzględnieniem wieku. Wszyscy wiemy, że zmiany w organizmie, jakie zachodzą wraz z upływem czasu, mają przełożenie na funkcjonowanie, na funkcjonowanie w pracy i poza pracą, a również dostosowanie stanowisk pracy do możliwości właśnie fizycznych i zdrowotnych pracowników, bo to przekłada się na ich efektywność i możliwość sprostania wymaganiom, jakie stawia praca, a to, o czym mówiła już doktor Katarzyna Hilciupińska, niweluje poziom stresu. Co przeszkadza według pracodawców w prowadzeniu takiej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w miejscu pracy? Przede wszystkim wskazują na brak finansów, z drugiej strony na brak możliwości czasowych. A jak zapytaliśmy o to, jakie przyczyny niechęci do takich działań widzą po stronie pracowników, wskazywali oni na to, że Pracownicy nie są przekonani, właściwie są przekonani o braku skuteczności takich działań. Więc, generalnie, proszę Państwa, bardzo duża praca przed tym, żeby pracowników, ale właściwie nas wszystkich, uświadamiać, jak ważna jest ta rola zdrowia, dbania o to zdrowie, czy to w pracy, czy poza pracą, dla naszego codziennego funkcjonowania. Odpowiedzią na to miało być pytanie o to, w jaki sposób pracodawcy motywują pracowników do brania udziału w takich, takich działaniach. Więc pracodawcy wskazywali, że zapewniają możliwość wykonania badań profilaktycznych, co jest motywujące. Wskazali, że zapewniają możliwość skorzystania z porad. Wielu pracowników ma, ma pytania, a jeśli mają możliwość ich zadania uzyskania odpowiedzi, to również jest motywujące. I właśnie, tak jak powiedziałam, zapewnienie możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Jakie są zalety prowadzenia edukacji zdrowotnej, jeśli chodzi o pracodawców? Przede wszystkim lepsza jakość pracy pracownika, ale również dobra atmosfera w pracy, niższa absencja chorobowa i ogólnie pojęte zadowolenie pracowników, co również przekłada się na ich lojalność względem miejsca pracy. Jeśli chodzi o programy edukacji zdrowotnej, to zachęcamy Państwa do naszego serwisu o tym tytule, właśnie program edukacji zdrowotnej. Tam będą pojawiać się sukcesywnie, ale już część jest, programów, które opracowaliśmy w ramach różnych projektów. Między innymi ten film, który Państwo widzieli w przerwie, jest tam dostępny w zakładce Dbaj o zdrowie całe życie. To jest film, który powstał w ramach Narodowego Programu Zdrowia, jest możliwy do pobrania, również tam znajdują się audiobooki na temat różnych wymiarów, Takiej, takiego stylu życia różnych, o których wspominała dr Katarzyna Hilciupińska Mamy również program dotyczący bezpośrednio mężczyzn i odpowiedzi na ich problem. I w problemy związane ze stylem życia, i w przyszłości aktualnie prowadzimy projekt dotyczący Kobiet chcemy stworzyć taki program edukacji zdrowotnej dla kobiet. Także zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów. Zawsze można się z nami skonsultować, też jeśli jest jakaś potrzeba a, i do nas się zwrócić. Myślę, że razem zadbamy jakoś o zdrowie pracowników. Jeśli o mnie chodzi to już wszystko, a teraz chciałabym przekazać może głos tak płynnie e, pani Magdalenie, która opowie o tym, jakie działania, jakie można mieć pomysły na działania w firmie. Po, które pozwalają nam dbać o zdrowie pracownika. Więc tak ja jestem przedstawicielką firmy ZMS Healthcare na Polskę. Jestem też główną specjalistką do spraw BHP, bardzo zainteresowaną tym, żeby nasi pracownicy byli zdrowi, nie tylko bezpieczni w pracy, ale też właśnie zdrowi. I dzisiaj mam dla Państwa trochę takich praktycznych informacji, jak można te zalecenia, które tutaj Panie z Ciopu przekazały dla Państwa na zasadzie teorii troszeczkę, jak to można wdrożyć w życie. Więc tak, najpierw powiem troszeczkę kim my jesteśmy. Jesteśmy firmą z bardzo dużą tradycją, już ponad 140-letnią. Zajmujemy się produkcją wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej. Nasza firma ma siedzibę w Niemczech od samego początku w małej miejscowości Verlangen. Natomiast zasięg ma ogólnoświatowy. W zasadzie zatrudniamy na całym świecie blisko 70 tysięcy osób i jesteśmy obecni praktycznie w każdym kraju. W Polsce mamy na stanie, że tak powiem, 315 osób etatowych. Zatrudniamy też kilkanaście osób na zasadach pracownika tak zwanego eksternala. Firma zajmuje się sprzedażą urządzeń oraz ich serwisem, a także edukacją w zakresie wykorzystania maksymalnego tego, co nasze urządzenia oferują, ale też z edukacją obsługi, czyli prowadzimy szkolenia zarówno dla obsługi urządzeń, czyli personelu takiego technicznego, w pracowniach, ale też i lekarzy. Do celów edukacyjnych od dłuższego czasu jesteśmy pionierami akurat w Siemens Healthineers, która jest naszą marką. Mamy coś takiego, co się nazywa Akademia Healthineers i tam szkolimy nie tylko właśnie siebie czasami, ale również lekarzy. I różnych innych specjalistów, którzy wykorzystują nasz sprzęt, między innymi. Dzielimy się też naszymi osiągnięciami, badaniami, które wykonuje nasza firma, różnymi testami, jak można najlepiej wykorzystać wiedzę, którą mamy i nasz sprzęt również. A jak dbamy o własne zdrowie? Podchodzimy do tego bardzo kompleksowo. Dbamy nie tylko o zdrowie swoich pracowników, ale też dbamy o zdrowie naszych rodzin. Tak jak tutaj widać, mamy trzy wymiary związane z ochroną zdrowia: dotyczącą Zarówno pracowników, jak i miejsc pracy, i naszej ogólnie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w całej firmie o zasięgu globalnym. Więc to, co mamy w Polsce, również można obserwować w innych krajach, od Ameryki Północnej, przez Południową, aż do Azji. Daleko wschodniej i, i, i w Afryce, więc y, mamy ustandaryzowane dość podejście do tych wszystkich trzech aspektów. Dzisiaj chciałabym się skupić na ludziach, w jaki sposób promujemy zdrowie, jak zapobiegamy chorobom i jak edukujemy naszych pracowników. Mamy pięć obszarów, na których się skupiamy. Pierwsza to jest profilaktyka zdrowotna. Mamy, w Polsce jesteśmy też, porówna, porównując się często do innych krajów, jesteśmy też dosyć zaawansowani, jeśli chodzi o korzystanie z, naszego, z naszych możliwości, łącznie z wykorzystywaniem naszego sprzętu, więc prowadzimy różne badania przesiewowe, zapewniamy szczepienia, programy zdrowotne itd. Zajmujemy się również zdrowiem psychicznym, które w ostatnich latach zrobiło karierę, że tak to nazwę, bo w końcu pracodawcy dostrzegli problem związany ze zdrowiem psychicznym. Trochę więcej powiem za chwilkę, natomiast też skupiamy się też. Pokrótce o na zdrowym odżywianiu, zaraz powiem w jaki sposób. Prowadzimy w różnych formułach edukację prozdrowotną i taką odnośnie zdrowego trybu życia. Korzystamy z webinarów z różnych źródeł, szukamy dobrych specjalistów, którzy będą nam w stanie odpowiedzieć na różne nasze wątpliwości. No i też wspieramy aktywność fizyczną, pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania do karty Multisport, cyklicznie prowadzimy takie zawody, powiedzmy, Fit Challenge Race, gdzie też można sobie porywalizować na różnych polach związanych z aktywnością sportową. I teraz tak, jeśli chciałabym powiedzieć troszkę więcej na temat tej profilaktyki zdrowotnej. Wybrałam okres 19-24, bo troszkę ma, chcę powiedzieć też, jak podeszliśmy do pandemii. Wspomniałam o badaniach USG. Już kilkukrotnie robiliśmy badania USG w kierunku wykrycia jakichś zmian nowotworowych, między innymi w, dla badania USG piersi, USG tarczycy, USG jamy brzusznej. I dla mężczyzn USG, prostaty i jąder. Jeśli wrócimy troszkę do COVID-u, to również nasi pracownicy mieli dostęp do szczepień. Najpierw do badań w kierunku wykrywania COVID-u i to były badania darmowe, PCR antygenowe. Później nasza firma wyprodukowała własną, własne testy kasetkowe do wykrywania tego wirusa, więc też każdy pracownik mógł na życzenie poprać sobie bezkosztowo taką, taki zestaw testów. Testy oprócz testów antygenowych mieliśmy też testy na przeciwciała i ta wersja była też Wszystkie te, te trzy testy, poza testami PCR, były też dostępne dla naszych członków, naszych rodzin lub osób bliskich, też w koszcie naszego pracodawcy. Robimy też już od kilku lat testy na wykrycie czerniaka. Dermatoskopia jest wykonywana w naszej siedzibie. Na zaproszenie naszej firmy przyjeżdża lekarz, specjalista, który robi te badania. Jeżeli ma jakieś uwagi, to pacjent dostaje odpowiedni opis. Więc jest to wygodne, bo nie musimy się udawać do żadnej placówki medycznej, po prostu umawiamy się w naszej biurze. Robiliśmy również testy genetyczne. Czasami te nasze badania związane są z jakimiś konkretnymi sytuacjami, które miały miejsce u nas w firmie. Czerniaka badamy w związku z, taką, z takim zachorowaniem jednego z naszych pracowników. Testy genetyczne robiliśmy w kierunku raka piersi i dla kobiet i jak, raka jajnika oraz dla mężczyzn w kierunku yy, kierunku yy, raka prostaty. Yy, również w, wtedy w tych testach genetycznych ze względu na takie zdarzenie zrobiliśmy testy genetyczne w kierunku zakrzepicy i, i okazuje się, że Niektóre osoby mają tendencję, właśnie związaną z genetyką, do zachorowania na zakrzepicę. Bardzo aktywnie uczestniczymy w profilaktyce raka piersi. Też staramy się robić od czasu do czasu, bo to jest troszkę bardziej zaawansowane badanie mamografię dla, dla kobiet chętnych. Również robiliśmy testy alergiczne, tak zwany tekst, test Alexa i to było proste badanie, po prostu próbka krwi, która mogła pokazać ewentualne tendencje do wystąpienia alergii. Patrząc na to, że część z naszych pracowników pracuje w formie pracy stacjonarnej przy biurku, Zrobiliśmy również takie zaawansowane badania ortopedyczne, związane z poruszaniem się, z jakimiś mankamentami, które są w budowie ciała. Każdy pracownik, który się zdecydował na te badania, otrzymywał nie dość, że bardzo szczegółowy opis jego fizjologii, czyli ewentualnych zmian kręgosłupie czy w postawie jakichś nie, nie, nieprawidłowych e, ruchów ciała, ale również zalecenia dotyczące mm, ćwiczeń, które powinien wykonać, bądź dalszej diagnostyki. E, w 2022 e, roku e, zrobiliśmy bardzo ciekawe badania, też dla pracowników. E, całego ciała Skanowanie rezonansem magnetycznym, czyli tzw. rezonans magnetyczny whole body. To było badanie też skierowane do rodzin. Rodziny dostały znaczny rabat na wykonanie takiej, takiego badania. Później troszkę więcej powiem o wynikach, akurat tego, tego badania. Kilka lat temu mieliśmy pierwszą edycję programu kardiologicznego dla pracowników, co związane było z bardzo smutną dla nas sytuacją, kiedy nasz prezes zmarł na zawał, i zarząd postanowił przetestować wszystkich pracowników, żeby uniknąć takich sytuacji. Można było zrobić sobie pełny pakiet od badania krwi przez ciśnienie, przez wszystkie możliwe holtery i inne badania. W tym roku powtarzamy to, ten program, i wszystkie te inicjatywy zdrowotne, które podejmujemy, są kierowane nie tylko dla naszych etatowych pracowników, ale też dla tych pracowników zewnętrznych, więc każdy chętny. Ma możliwość skorzystania z tego, z tego pakietu najróżniejszych badań profilaktycznych, jako dodatkowe, dodatkowe świadczenie od pracodawcy. Jeśli chodzi o to badanie Whole body, to jest podsumowanie, które dostaliśmy od pracówki, która wykonywała dla nas te badania. Na 300 ponad osób ostatecznie wzięło udział w badaniach 270 osób, ale to jest troszeczkę wcześniejsze podsumowanie, więc tutaj mówimy o 250 badaniach. Na przekazanie informacji zgodziło się 212 osób. Tak, tutaj widzimy: 41 lat to była średnia wieku przebadanych naszych pracowników. I co ważne, u 43 osób zdiagnozowano jakieś patologie, w tym 30 przepraszam, 10. Ja trochę nie widzę z daleka. Wam dobrze, że tutaj miał drugi, drugi monitor. 10, w 10 przypadkach zdiagnozowano podejrzenie czegoś poważniejszego i dostało pacjent zalecenie do dalszej diagnostyki. Tutaj na, tej, na tym schemacie widać badania wykonane na głowie, tarczycy, wątrobie, trzustce, szeregu innych częściach ciała. Najwięcej przypadków takich do dalszej diagnostyki mieliśmy związanych z głową. i Jeżeli mam tutaj tą prezentację w pełni, tak. I w danych szczegółowych możemy zobaczyć, że w głowie zdiagnozowano 75 zmian, z czego 9 było tych, które wymagały dalszej diagnostyki. Mieliśmy m.in. podejrzenie stwardnienia rozsianego, trzy poważniejsze zmiany w mózgu. I tak, jak widać, bardzo dużo wniosło to dla naszych pracowników, którzy prawdopodobnie sami z siebie nie zrobiliby takiego badania, bo nie mieli. Prawdopodobnie żadnych objawów, które by ich do tego jakoś motywowały. Kręgosłup oczywiście, w każdej w zasadzie branży jest też tą częścią ciała, która jest najbardziej obciążona, i tutaj widać też, że 157 przypadków zmian zostało wykrytych w ciągu tych badań. Opisującej osobie trudno było stwierdzić. Ile z tych zmian są, jest na tyle poważnych, żeby wymagały dalszej diagnostyki, ale również zostały zdiagnozowane, tak jak widzimy, zmiany ogniskowe, naczyniaki, też w dosyć poważnej liczbie. Zmiany tarczycowe badamy zarówno w USG, jak i właśnie przy tej okazji również były zbadane i zawsze jakieś zmiany igłuski są diagnozowane i dostajemy zalecenia do kontrolowania tego, bądź podjęcia jakichś pilniejszych działań. Jeśli chodzi o dalsze części ciała, to też w klatce piersiowej mogliśmy sobie zaobserwować też jakieś zmiany, jeśli chodzi o poszerzenia aorty, Zapalenie mięśnia sercowego również i wszystkie te zmiany wykryte tutaj w zasadzie były takie, które wymagały dalszej, dalszej diagnostyki. W jamie brzusznej najczęściej jakieś objawy były w wątrobie. Z rozmowy z kolegami, z koleżankami wiem, że najczęściej są to zmiany związane ze stłuszczeniem wątroby, ale też różne torbiele, naczyniaki i inne zmiany. Tutaj akurat 5 było też zdiagnozowanych jako te poważne. I tak widzimy, widzimy jelita, trzustka, śledziona. Jeśli chodzi o układ moczowo-płciowy, bardzo ważne były takie diagnozy, które związały się z potencjalną chorobą poważną, jeśli chodzi o mężczyzn z prostatą. I z torbielami w nerkach. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, też zdiagnozowano jakieś poważniejsze zmiany, jeśli chodzi o macice, jajniki. Szyjka macicy nawet też się tutaj okazała bardziej problematyczna, również piersi. Myślę, że. Bez tych badań, które zaproponował nam pracodawca i one były bezpłatne w zasadzie, wiele z tych zmian nie zostałoby wykrytych na czas. Pozostałe mamy tutaj też węzły chłonne, zmiany w kościach, które też wymagały dalszej diagnostyki. Także widać, że taka inwestycja w te badania jest przydatna dlatego że z naszej perspektywy pracownik mógł bardzo szybko zareagować na to co usłyszał. Też jest prawdą to, że nie wszyscy się przybadali, nie każdy chciał wiedzieć dowiedzieć się czy jest może ma jakieś podejrzenia. To też należy zrozumieć, natomiast taka edukacja, którą się prowadzi i przypominanie pracownikom, że badania są bardzo ważne, nie tylko z punktu widzenia ich i ich rodzin, ale też z punktu widzenia pracodawcy, bo tak, większość pracodawców, myślę, powinna przynajmniej, no nawet nie większość, tylko każdy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. To jest największa wartość. I każda, każdy uszczerbek na zdrowiu, nie mówiąc o chorobach bardzo poważnych, wpływa na pracodawcę ze strony i wizerunkowej, i wewnętrznie. Po prostu myśmy mieli akurat kilka przypadków zachorowań na nowotwory. Kilka osób zmarło z tego powodu, więc też mamy takie traumatyczne Przejścia. Jesteśmy firmą około medyczną, więc też mamy taką, um, jesteśmy predestynowani do tego, żeby wykorzystywać naszą wiedzę i nasze urządzenia bardzo często. To badanie Whole Body było wykonane na y, naszym rezonansie. Bardzo istotna jest dobra współpraca z, z placówkami medycznymi. Hmm też jeszcze za chwilkę o tym powiem i to jak tutaj mamy podsumowanie, że bardzo dużo jednak dało to badanie, bardzo dużo informacji. też myślę, że tych, tych, tych danych nie mamy, ale skorzystały też nasze rodziny, więc bardzo możliwe, że również gdzieś tam u tych osób zostały wykryte jakieś zmiany. Poważniejsze lub mniej poważne, co jest bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o, o nasze zdrowie. I jeszcze oprócz takich statystycznych informacji związanych z, z tym badaniem, rezonansem, robiliśmy dermatoskopię i też, jak widać, dosyć sporo osób wzięło udział w tych badaniach. Pierwsza edycja w 2022 roku była jakoś po wakacjach i dostaliśmy zalecenie, że powinniśmy robić te badania po każdym, po każdych wakacjach, więc zrobiliśmy jeszcze w ubiegłym roku i w tym roku już też mamy zaplanowane te badania po wakacjach gdzieś w okresie wczesno-jesiennym. USG 476 badań, 182 osoby przebadane, i tak jak tutaj na górze widzimy, to jest był kierunek czerniaka, raka piersi, tarczycy, prostaty oraz jąder. Jak mogę podpowiedzieć, myśmy te badania robili w miarę możliwości, albo właśnie w naszej siedzibie w Warszawie ustalaliśmy z lekarzami konkretne terminy, i godziny, na których się mogli zapisać nasi pracownicy z całej Polski. Natomiast też korzystamy z takich okazji, jak konferencje roczne, które mamy raz do roku, zgodnie z nazwą, i na których pojawia się znaczna większość naszych pracowników, po prostu żeby spotkać się, bo na co dzień bardzo rzadko się widzimy, i wtedy też. Organizujemy takie badania, żeby, żeby mieć wszystkich w jednym miejscu i nie musieć kierować pracowników do jakichś placówek medycznych, gdzie może być też problem z terminami, bo samo wykupienie badań nie jest takie do końca komfortowe, nawet jeżeli się ma jakiś program uzgodniony z dostawcą badań. Wiemy to teraz na podstawie tego planowanego na ten rok programu kardiologicznego, że nie zawsze to bardzo tak działa, jakbyśmy chcieli. Oprócz tych badań, które są taką najistotniejszą działką, jeśli chodzi o zdrowie naszych pracowników, mamy również różne webinary, od Zdrowego odżywiania przez dietoterapię, aktywność fizyczną, znaczenie snu, oddechu. Mieliśmy bardzo dużo takich webinarów. I przykładowo, webinar o depresji. I tutaj chcę powiedzieć jeszcze, przypomnieć. To, co powiedziałam przed chwilką, bardzo ważne jest korzystanie z tego, co już mamy. Czyli tutaj na przykład ten webinar o depresji był wykonany w porozumieniu z Luxmedem, którym mamy podstawową opiekę medyczną i badania medycyny pracy. Staramy się wykorzystywać całą ofertę, jaką ma dla nas Luxmed i z tego korzystamy. W pandemii bojąc się reakcji jakiejś takiej antyszczepionkowej. Zorganizowaliśmy webinar na temat szczepionek, skąd się biorą, do czego służą, czy są bezpieczne. Były wątpliwości, dlaczego tak szybko szczepionka powstała, więc ten webinar odpowiedział na wszystkie pytania naszych pracowników i rozwiązał wątpliwości. Bardzo dużo osób się zaszczepiło w naszej firmie. Mieliśmy, mamy też specjalistów z zakresu biologii molekularnej, więc też na, jeden z naszych pracowników zrobił bardzo ciekawy wykład na temat samego wirusa. Jak on wygląda, z czego jest zbudowany, skąd się wziął. Co też było bardzo interesujące dla wszystkich pracowników, szczególnie, że byliśmy wtedy w okresie pandemii. Większość naszych pracowników była w, pracowała z domu, więc taka informacja również była bardzo przydatna, żeby troszkę mniej martwić się tą sytuacją i trochę obniżyć poziom stresu z tym związany. Z pakietów takich webinarowych związanych z, ze zdrowym odżywianiem mieliśmy spotkanie z panią Katarzyną Bosacką, znaną praktycznie chyba wszystkim osobom zainteresowanym zdrowym odżywianiem. W tym tygodniu dosłownie mieliśmy webinar bardzo interesujący na temat cukrzycy. Wzięło udział chyba 140 osób w tym webinarze. Planowany na wrzesień mamy też, czy na maj. Planowany mamy webinar na temat wypalenia zawodowego z panią Zuzanną Ziomecką, też znaną dziennikarką i osobą, która prowadzi tego typu szkolenia. Mamy też oczywiście wsparcie psychologiczne, dosyć mocno rozbudowane. W pandemii, właśnie też wracam cały czas do tej współpracy medycznej z firmami, które mamy umowy podpisane jako tą podstawową opiekę medyczną. Mieliśmy dostęp do psychologa w Luxmedzie, darmowego, anonimowego. Osoby, które Mogły mieć problemy z pogodzeniem pracy zawodowej, domu, opieki nad dzieckiem, później jeszcze szkoły zdalnej. E, mogły mieć problemy związane z, po prostu psychiczne, więc pracodawca udostępnił taką możliwość. E, można było się anonimowo zapisać na poradę e, z psychologiem. E, później e, Problem został rozciągnięty na całą naszą organizację, i nasza centrala wprowadziła darmowy, darmowe wsparcie psychologiczne taki Healthy Nears Life Work and Assistant Program. Darmowa to jest nie tylko strona internetowa, gdzie są najróżniejsze wpisy. Które można sobie poczytać, informacje, zapoznać się z jakimiś zaleceniami, jakieś artykuły tematyczne, ale też jest możliwa darmowa, darmowy dostęp do psychologa. Można się również umówić na wizytę zdalną, czy osobiście z psychologiem, jeżeli jest taka potrzeba. Dla osób, które może nie potrzebują aż takiej interwencji psychologiczno, Psychiatrycznej. Też od jakiegoś czasu mamy dostęp do takiej aplikacji Headspace. To jest, jest też na Spotify. Jeśli ktoś używa Spotify'a, może sobie wyszukać. To jest taka ciekawa aplikacja, która uczy zdrowego oddechu, wyciszania się, medytacji. Bardzo fajna rzecz, ma też takie e, możliwości, można sobie puścić na wieczór jakąś e, muzykę relaksacyjną, albo jakieś czytanie, jakiejś e, literatury uspokajającej i po prostu e, troszkę nabrać takiego relaksu i, i uspokojenia wewnętrznego. Bardzo fajna rzecz polecam, zwłaszcza, że jest właśnie na Spotify nieodpłatnie dostępna. Każdy nasz pracownik ma też dostęp do najróżniejszych informacji prozdrowotnych, które zamieszczamy my jako firma tutaj lokalna, ale też nasza centrala wyszukuje ciekawych informacji i to jest na naszym intranecie. Każdy pracownik ma, ma do tego dostęp, jest tego sporo. Mamy też bardzo bogatą bazę szkoleń, takich, które gdzieś tam oferują platformy najczęściej odpłatnie. To też nasza firma zadbała o to, żeby właśnie móc skorzystać z tych szkoleń nieodpłatnie. Na pierwszym slajdzie mówiłam, że mamy też jako edukację taką gazetkę wewnętrzną. To był taki krótko trwały, ale dość interesujący projekt nasz wewnętrzny, gdzie też w każdym numerze, który się pojawiał raz na kwartał, jakaś informacja prozdrowotna się pojawiała. W październiku była szeroka informacja na temat samokontroli piersi, związanej z tym. Tymi dniami szczególnie poświęconymi te, te, tej chorobie, ale też dbamy o to, żeby pracownicy dobrze przygotowali się do wakacji, żeby robili badania właśnie przesiewowe. To jest też taka forma mniej oficjalna, ale również bazująca na sprawdzonych informacjach. No i w zasadzie to jest koniec mojej, mojej wypowiedzi. Gdyby Państwo mieli. Pytania, chcieli się czegoś bardziej dowiedzieć, zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie się podzielę naszymi doświadczeniami, naszymi projektami. Warto skorzystać z takich doświadczeń, które myśmy przeszli, z czym, na co warto zwrócić uwagę i z czego można skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za to inspirujące myślę dla, dla innych firm. Także wystąpienie, za podzielenie się tymi cennymi informacjami, jak można naprawdę w dosyć chyba prosty sposób zadbać o zdrowie pracownika, czy też zachęcić go do wykonania dodatkowych badań. Jeśli chodzi o nas, o nasze prezentacje, to by było tyle, natomiast teraz zapraszam do dyskusji. Tutaj była prośba do Państwa, żeby pisać pytania w, na czacie. Ale nie wiem, czy, czy istnieje jakaś jeszcze możliwość może bezpośredniego zadawania pytań. To, to bardzo zachęcamy w takim razie na bieżąco do zadawania pytań postaramy się do zgłaszania się, tak? I postaramy się odpowiedzieć. Wcześniej pojawiały się pytania, czy ten film będzie dostępny, i tak jak tutaj koleżanka Karolina z cprysiak pokazywała na slajdzie, jest serwis internetowy poświęcony edukacji zdrowotnej, gdzie są zamieszczone zarówno film, jak i inne materiały dostępne dla państwa do bezpłatnego pobrania. Także odsyłam tutaj na naszą stronę. Jeśli chodzi o temat suplementów, to jest to temat. Dość skomplikowany, i tutaj no my bezpośrednio w tej chwili nie odpowiemy. Natomiast mamy koleżankę w zakładzie, która jest związana z dietetyką, z żywieniem i również zajmuje się tematyką suplementacji, a tym bardziej, że pracowała wcześniej w Instytucie Sportu, więc pozwolimy sobie przekazać to pytanie po prostu do niej. Jeśli zostawią nam Państwo jakiś kontakt, to odpowiemy chociażby w ten sposób. Ja mam pytanie i od razu odpowiem, że tak naprawdę mamy kilka możliwości, żeby zaplanować jakieś działania prozdrowotne. Pierwszy to jest taki, który jeżeli mamy jakiś problem już zdiagnozowany, mieliśmy właśnie te przy, przypadki nowotworowe, też mieliśmy problem z zakrzepicą. To chcemy, żeby po takim incydencie nasi pracownicy mieli okazję sprawdzić sobie swój stan zdrowia i przebadać się. Korzystamy z Luxmedu jeszcze w takim zakresie, że mamy możliwość uzyskania z tej firmy takiego zbiorowego, zbiorczego podsumowania za dany rok. Jeśli chodzi o to się nazywa firmowy bilans zdrowia gdzie LUXMED nam robi pełną statystykę, w jakich zakresach były najczęściej udzielane porady medyczne, na, w jakich, z jakich powodów były wystawiane zwolnienia lekarskie. To jest bardzo szczegółowe opracowanie. Przykładowo w 2022 roku mieliśmy wskazanie, że mamy problemy z nadwagą, ale też spaleniem papierosów, problemy kardiologiczne, z okulistyczne, więc na tej podstawie też dobieramy te tematy, którymi się będziemy zajmowali. Ale też my mamy troszkę łatwiej dlatego, że mamy właśnie swoją bazę sprzętu w całym kraju w zasadzie i często jest tak, że po prostu nasza firma się też jakoś konsultuje z daną placówką, z którą ma taki lepszy kontakt, co byśmy mogli zrobić i w jakim zakresie z tego pakietu, który myśmy sobie zdiagno zdiagnozowali. W ostatnim roku też mamy taką, takie zalecenie z centrali, żeby robić takie ankietowe badania pracowników co oni by uważali za temat na dalsze badania w danym roku i też bierzemy to pod uwagę. Stąd na przykład te badania związane z dermoskopią, czy te związane z postawą i całą tą ortopedyczną sferą. No i w zasadzie tak, to, jest, to są takie najbardziej, najbardziej skuteczne źródła wiedzy. Jeśli mogę tak określić. To pewnie do mnie o, ewa o ewa ewaluacji. Nie, nie robimy jakiejś sformalizowanej ewaluacji. Natomiast widzimy, że te badania są bardzo popularne. I w zasadzie Możemy to widzieć też w dwóch aspektach. Z jednej strony ta nasza absencja jest znacznie mniejsza, szczególnie taka dłuższa, ale też mamy bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi właśnie o zakres tych dodatkowych świadczeń, które daje pracodawca i bardzo niską fluktuację w kadrach. Więc ta, jesteśmy bardzo stabilni, jeśli chodzi o zatrudnienie, i ludzie są bardzo zadowoleni, bo właśnie chętnie korzystają z tych możliwości. Więc innej, innej ewalu ewaluacji raczej chyba nie potrzebujemy. Widzimy to w wynikach badań, po prostu. Szanowni Państwo, ja mam może taką propozycję, może zamiast tego czatu po prostu przerzucimy się na taką dyskusję bardziej live, że tak się wyrażę, więc gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać głos, to, to, to zachęcamy. Dziękujemy bardzo za ten, za ten głos dziękczynny, za dobre we, webinarium. Szanowni Państwo, no jeżeli nie ma chętnych do zadawania pytań wprost, nie ma takich odważnych, to może od, odeślemy Państwa też do zadawania takich pytań drogą mailową. Tu po naszych prezentacjach były te adresy wskazane. Cały materiał będzie też na YouTubie zamieszczony, więc będzie można sobie to nagranie jeszcze raz odtworzyć. Nasze adresy tutaj, jeśli chodzi o nas z Instytutu, są również na stronie. Pani Magdalena swój również podała w prezentacji, także pomoże jakimś głębszym zastanowieniu. Zachęcamy do, do kontaktu z nami, zadawania pytań. Ja jeszcze tylko przypomnę, że po całym spotkaniu będzie rozesłana do Państwa anonimowa ankieta na temat przydatności tego, tego seminarium z gorącą prośbą o jej wypełnienie. Dziękuję bardzo. No w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy państwu za liczny udział w naszym spotkaniu, w naszym seminarium. Mamy nadzieję, że treści i wiemy już tak od państwa po części, że były ciekawe, przydatne i zapraszamy do śledzenia informacji na naszych stronach na, na Facebooku o, o kolejnych takich wydarzeniach i życzymy państwu zdrowia. Dziękuję bardzo.